Dzień dobry Państwu. Nazywam się Krzysztof Wierzchowski, jestem dyrektorem Teatru Polskiego. Naszym gościem dzisiaj w ramach pomysłu na dzisiejszy dzień, czyli Międzynarodowy Dzień Teatru, jest Krystian Lupa. Nieznany polski reżyser teatralny. Zanim zaczniemy rozmowę z Krystianem, chciałbym poprosić Małgorzatę Korol, aktorkę Teatru Polskiego, najmłodszą aktorkę z naszego zespołu, o odczytanie orędzia z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru. Małgosiu, proszę. Dawno temu władza, nietolerancyjna wobec komediantów, rozwiązała problem, wypędzając ich z kraju. Dzisiaj aktorzy i zespoły mają trudności ze znalezieniem publicznej przestrzeni teatralnej, z której mogliby się zwrócić do publiczności. Wszystko za sprawą kryzysu. Rządzący zatem nie mają już problemów z kontrolą tych, którzy wyrażają się z ironią i sarkazmem. Przeciwnie niż w okresie polskiego renesansu, gdy władza liczyła się z aktorami i dobrze im płaciła, ponieważ mieli wielki posług publiczności. Powszechnie wiadomo, że wielki eksodus sądów de l'arte nastąpił w okresie kontrreformacji, kiedy na mocy dekretu likwidowano wszystkie pomieszczenia teatralne, zwłaszcza w Rzymie, i oskarżono aktorów o zniewagę świętego miasta. Papież Innocenty XII pod wpływem żądań konserwatywnej burżuazji oraz czołowych przedstawicieli kleru nakazał w 1697 roku zburzenie Teatru Gottfriedona, na scenie którego według moralistów odbywało się najwięcej nieobyczajnych występów. W czasach kontrreformacji kardynał Carlo Borromeo, działający na północy, poświęcił się działalności inspirującej zbawienie synów Mediolanu i ustanowił precyzyjne rozróżnienie między sztuką o wielkiej sile duchowej, a teatrem manifestującym świeckie profany. W liście do swoich współpracowników, którzy cytuję z pamięci, wyrażają się mniej więcej tak. My, zajmujący się tępieniem zła, dołożyliśmy wszelkich starań, by posłać na stos teksty o niechlubnych treściach, usuwamy je z pamięci ludzkiej, ścigamy tych, którzy je upowszechniają drukiem. Najwidoczniej jednak, gdy tylko uśpiliśmy naszą czujność, diabeł zadziałał ze wzmożoną przebiegłością. O ile bardziej wnika w duszę to, co widzą oczy, niż to, co możemy przeczytać w książkach. Podobnie jak słowo, podkreślone głosem i właściwym gestem, bardziej zawłaszcza i krąży umysły młodzieży i dziadek, niż może zrobić to wydrukowana martwa litera. Należy zatem usunąć z naszych miast aktorów teatralnych, jak robi się to z osobami niepożądanymi. To też nadzieją na ostateczne rozwiązanie kryzysu jest wielkie wypędzenie nas, a zwłaszcza młodzieży pragnącej opanować sztukę teatru, powstanie nowej diaspory komediantów, artystów, którzy z tej niefortunnej sytuacji wyciągną niespodziewane korzyści i położą fundamenty nowego teatru. Dario Fo, Mediolan, 29 stycznia 2013 roku. Międzynarodowy Dzień Teatru został ustanowiony w 1961 roku przez szefa fińskiego Międzynarodowego Instytutu Teatralnego na cześć Teatru Narodów, który odbył się w Paryżu w 1957 roku. Było bardzo duże wydarzenie teatralne skupiające artystów teatru właściwie z całego świata i to było naprawdę coś ważnego. W związku z tym dzień ten jest dla nas niezwykle ważny i szukamy tego, co jest jakąś wspólnotą naszą teatralną, europejską, wspólnotą polityczną. Chciałbym Państwu powiedzieć, że to nie jest jedyne orędzie, jakie powstało z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru w dniu dzisiejszym, ale tego drugiego orędzia nie odczytamy. Tego drugiego orędzia nie odczytamy, dlatego że Małgorzata Semil i Agnieszka Kehn-Kaiser z Międzynarodowego Instytutu Teatralnego uznała,
przesłanie, które odczytała przed chwilą Małgorzata Gorol, przesłanie na Rioho, będzie dla publiczności polskiej niezrozumiałe. Otóż jednak wierzę w inteligencję polskiej publiczności i na tym poprzestajemy. A kontr przesłania Andrzeja Seweryna może niech sobie odczytują w Teatrze Polskim Warszawy. Co on tam mówił? W przesłaniu Andrzeja Seweryna zostało napisane, czy powiedziane, że należy w Polsce grać Fredrę. Nie z szacunku dla tradycji, ale z szacunku dla polskiej publiczności. Więc mnie to dosyć dotyka i obraża, chociaż nie jestem człowiekiem wrażliwym. W związku z tym, no nie. Tutaj jest jakiś rodzaj cenzury dzisiaj. Jeżeli Państwo macie ochotę przeczytać przesłania Andrzeja Seweryna, proszę bardzo, w internecie można wysłać list do ITI albo do Teatru Polskiego w Warszawie. Tam na pewno tekst dostaniecie. Ale Andrzej Seweryn sądzi publiczność po sobie. Okej, dzięki. Krystian, jestem bardzo ciekaw tego, co napisał Mariofo, co to znaczy z Twojej perspektywy. Artysty teatru, który z niejednego pieca teatralnego klewia. Znaczy to, że teatr jest ciągle czymś dziwnym. I że jest ciągle czymś, co trzeba, nie wiem, na nowo rozumieć, na nowo zdobywać. I że ciągle, że tak powiem, inspiruje do jakiegoś, powiedziałbym, nowego, nie tylko marszu, ale i jakiegoś nowego doświadczenia. Zwykle, jak zaczynasz próby, o tym dowiedziałem się od kogoś, że z aktorami, z którymi zaczynasz współpracować, rozmawiasz, czy zadajesz im pytanie, dlaczego zostali aktorami. I prosisz ich o coś w rodzaju takiej wypowiedzi. Tak było przed poczekaniem, bo to nie zawsze tak robi. Ja chciałbym cię zapytać, dlaczego reżyserem zostałeś? Były dwa pytania, nie? Dlaczego tak robię? Tak, no, to odpowiedź na pytanie. Nie, no wtedy jak się spotykaliśmy przy poczekalni, to akurat było to bardzo dziwne spotkanie, dlatego że część zespołu to byli aktorzy, z którymi już bardzo dużo się nas spotykaliśmy wzajemnie i bardzo dużo przeżyliśmy. No, przez jakiś czas się nie widzieliśmy i to zawsze jest ciekawe, co się dzieje, kiedy się przez jakiś czas nie widzi. A z innymi spotkałem się po raz pierwszy i to, jak pamiętasz, było tak, że to też była dla mnie niespodzianka, to znaczy to była dla mnie twoja niespodzianka, to znaczy jakby wybrałeś ty, prawda, jakichś właściwie aktorów, których uznałeś, że powinni się spotkać. No więc byłem tego ciekaw i dlatego tak zapytałem. Ale z tymi aktorami to nie jest do końca tak, jak mówisz, dlatego że zaproponowałem ci spotkanie z kilkunastoma osobami. Chcąc, żebyś zobaczył również te osoby, które są nowe w zespole. Ja byłem tego ciekaw, oczywiście. I pomyślałem, a nie miałem szansy jakby inaczej tego załatwić. I pomyślałem sobie, że po jakimś okresie prób po prostu powiesz, że z nimi pracujesz, a z nimi nie. Niestety wszyscy zostali. Co bardzo dużo mnie kosztuje za każdym razem, kiedy gramy poczekalnie zero, ale to się opłaca. No ale jakby w tej poczekalni tak mało osób czekało, to to byłoby jakieś... to wtedy nie byłaby to poczekalnia. Poczekając zero na Świebockim, Krystian powiedział o tym w jednym z wywiadów, że to jest rekwiem dla dworca Świebockiego. Tak poczuliśmy, nie? To wcale nie była znowu taka moja jakaś myśl, bo kiedy zaczęliśmy tam wędrować, kiedy zaczęliśmy szukać tam miejsc do jakiegoś zainstalowania tych naszych potrzeb, bo tam miały być jeszcze inne pomieszczenia,
sposób same jakoś tak łasić, powiedziałbym. Tam wszystko z jednej strony jak rzeczywiście jest przerażające, bo jakiś stopień, w jaki popada ten budynek w ruinę i to, że prawda, jakby być po no jest to piękny budynek i właściwie to miejsce, które zajmuje teatr, jest takim, jakby powiedzieć, jedynym punktem w jakiś sposób godnym tego budynku. Mówię do Krzysztofa, dlaczego nie można tego całego budynku w gruncie rzeczy zaharapcić, prawda? Staramy się zaharapcić, ale na razie się nie udaje. Ale chciałbym Cię zapytać mimo wszystko, bo tutaj na sali jest bardzo wielu młodych ludzi, którzy pewnie Cię po raz pierwszy na oczy widzą. Może nie wszystkim kojarzy się nazwisko z teatrem, też jest przyroda oglądania tekstu, jeżeli i teraz są za małe. To czytam bez okularów, zdaje się. No, teraz tak, teraz mam bez okularów. Operację proszę sobie zrobiłem. Chciałbym Cię zapytać jednak i wrócić do Twoich początków. Dlaczego zostałeś reżyserem? Skąd się wziął taki pomysł na życie, na sztukę, na świat? Nie mam pojęcia właściwie. Nie, mówię poważnie. To znaczy, jeśli każdy młody człowiek gdzieś po liceum, no czasami wcześniej, czasami później, zastanawia się, czy chce być, może być za duży jest rozstaw rzeczy, którymi byśmy chcieli być i zawsze jest coś takiego, że jak już zaczynamy coś robić, to zaczyna nas to jakoś ubierać i chcielibyśmy robić coś innego. Jest taki niezwykły tekst z Malcem Wilkiego mówiąc o dzieciństwie i tam jest coś takiego, że dziecko, czyli on, mówi, że bawi się we własnej wyobraźni w kapitana statku pirackiego, ale i w statek, ale i w załogę, ale i w morze, ale i w burze. Kiedy jakby będzie ta zabawa się rozszerza i w pewnym momencie, kiedy już mu to nie wystarcza, nie wiadomo jak i kiedy i nie rozumiem tego do końca, wybiegam przed dom i biegnę przez słomkę z rozszerzonymi. Nie umiem rozszerzyć się. Ja ci potrzebam. Z rozszerzonymi rękami. I wtedy jestem wszystkim. To pewnie jakby każdy z nas to zna. U mnie to jakoś działo się klinicznie wręcz, to znaczy to, że za cokolwiek się kręciłem, to czułem, że to jakby być może jest częścią. Ja na początku przez długi czas myślałem, że będę malarzem, bo rysowałem przez całe dzieciństwo bardzo dużo. Chodziłem do takiego liceum, gdzie jak powiedziałem, była taka lekcja wychowawcza w 11 klasie, znaczoną fantastyczną polonistką. Wszyscy wtedy deklarowaliśmy się, czym chcemy być. I kiedy powiedziałem, że chcę być malarzem, to nastąpiła konsternacja. Było to takie liceum, gdzie nie powiedziałbym, taki wybór był kompletnie niezrozumiały i właściwie nie wiadomo, czy to było jakieś śmieszne i poniżające, czy też to jakieś powyżej, jakieś skakanie, jak się to mówi, powyżej, wyżej niż dziura, prawda? No więc poszedłem w sumie na fizykę, bo się tak jakoś speszyłem na tej lekcji. No a tam wytrzymałem przez rok, no i później jednak dotarłem na tą Akademię Sztuk Pięknych. I nagle poczułem, że ograniczenia tego kierunku są tak niesamowite, że zawsze wszyscy mieli do mnie pretensje, że robię straszne literackie prace i że one więcej opowiadają niż
niż jakby powiedzieć zawierają czystego malarstwa, które wtedy było absolutnie obowiązujące na Akademii o opanowaniu przez karpistów. No to zacząłem po prostu szaleć na punkcie kina. No i chciałem zostać reżyserem filmowym. Byłem absolutnie zwariowany na punkcie nowej fali francuskiej wtedy. Powiedziałbym najbardziej awangardowe kino, jakie istniało. Zwłaszcza Jean-Luc Godard. No ale przez prawą miłość do Jean-Luc Godarda zostałem wyrzucony w sumie z tego kina. No i to mnie bardzo dobrze się stało, bo nie wiem, czy z trudnościami dystrybucyjnymi, z tym wszystkim, jak trzeba walczyć o film. I być może, powiedziałbym, rzeczywiście można zaobserwować, że w kinie polskim części zwyciężają ci, którzy mają większą siłę przebicia niż ci, którzy mają coś do powiedzenia. Wydaje mi się, że ile ciekawych rzeczy w Polsce w kinie nie zostało zrealizowanych i pozostało w czystych marzeniach, to jest rzecz, powiedziałbym, nie do zliczenia, ale wydaje mi się, że to jest ogromna i wydaje mi się, że jest tam wiele dzieł, które być może przewyższają to, co się w kinie polskim ukazało. No i wylądowałem w końcu w teatrze. To wszystko działo się przypadkiem, szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy to są świadome wybory, to są przygody, to są doświadczenia, to jest jakieś, powiedziałbym, to jest jakieś sterowanie, jakaś nawigacja, powiedziałbym, jakieś przyciągania, jakieś, jakby powiedzieć, chwilowe zdarzenia, które nagle gdzieś się kończą jakimiś spotkaniami, z tych spotkań wynikają fascynacje, później następują jakieś tam, prawda, no, decyzje, z którymi wycofujemy się na zajutrz. Mógłbyś tak ciągnąć dalej? No tak robię, to najczęściej właśnie postanowiłem dzisiaj tak nie ciągnąć, dać sobie szansę. W swoich tekstach, bo oprócz tego, że jesteś reżyserem teatralnym, malarzem, grafikiem, nie wiem, jesteś także pisarzem. W jednej z twoich książek pojawia się taka kraina, którą nazwałeś Juskunio. To jest kraina z dzieciństwa, którą zagospodarowywałeś w sposób bardzo przemyślany. Juskunio była terenem, język. To jest rodzaj utopii wybudowałeś, czy wypracowałeś, wykreowałeś. To była kreacja dziecięca, rzeczywiście to i też nie rozumiem, jak się to zaczęło, że nie wiem, gdzieś na przełomie pierwszej i drugiej klasy podstawówki powstał ten twór, tak. Znaczy, przywołałem Juskunię dlatego, żeby zapytać się o utopię. Mam takie wrażenie, że twoje marzenia o utopii, czy myślenie o utopii gdzieś dobiegło kresu, że znaleźliśmy się w takiej rzeczywistości. Tak powiedział Roman Pawłowski. Tak? Ale ja nie wiem, tak? Ale tak, nie, tak, koniec utopii w Państwie są. Znaczy ja myślę oczywiście zupełnie innym, to znaczy ta nasza rzeczywistość z taką jakąś głęboką wiarą w sens jej uprawiania, jej budowania, jej kreowania, nagle gdzieś zatrzymała się w zderzeniu z tym, co pracowywałeś, myślałeś całe życie, więc utopia stała się niemożliwa dzisiaj. Jaka jest rola artysty? Nie wiem, wydaje mi się, że to znaczy myślenie utopijne i wyobraźnia utopijna jest tak wewnętrzną i tak immanentną częścią, nie wiem, człowieka, że nie wydaje mi się, że możemy mówić o jakimś kresie wygenerowanym, nie wiem, kulturowo, czy społecznie, czy cywilizacyjnie. Myślę oczywiście, że to znaczy zjawiska, powiedziałbym, jakichś wybuchów utopii w kulturze, bo można powiedzieć, każdy nosi swoją prywatną utopię, z tym, że prawda, nie zawsze to nie zawsze to, jak powiedzieć, jest a la mode, ponieważ no, jak wiadomo,
mają w sobie momenty wzrostów i momenty jakichś spadków. Nie powiem, żeby to się działo w jakiejś takiej regularnej sinusoidzie, zresztą tego nie obserwowałem, ale rzeczywiście jest tak, że w momencie, kiedy powiedziałbym, jakby ta tendencja utopijna człowieka nagle za bardzo wszystkich ogarnie, pociągnie i stanie się jakąś taką powiedziałbym kulturowym tropizmem, to wówczas oczywiście natychmiast zaczynamy, prawda, mówić, że brniemy w ślepy zaułek, że nie tędy droga. Zawstydzamy się niejako w jakiś sposób, prawda? Czujemy w sobie krach. Często następują takie katastrofy, które są końcem utopii. No, przecież koniec komunizmu to jest koniec pewnej utopii. Przecież można powiedzieć, że to była praktykowana utopia człowieka XIX-wiecznego, który pomyślał, że człowiek może całkowicie jakby od podstaw i w pełny sposób wykreować ustrój i świat, w którym żyje. Na podobieństwo właściwie tych utopistów z wyspy utopii, tych sławnych utopistów, to się nie różniło. Możemy powiedzieć, że bywały również utopie, przecież powiedziałbym, bardziej upiorne, przecież czy jakby powiedzieć, trzecia Rzesza i faszyzm, to nie była kreacja utopijna, była to kreacja utopijna i oni również mieli przecież jako ideę tak zwanego lepszego człowieka, prawda? Gdzieś myśl Fryderyka Nietzschego o nadczłowieku, czyli rzeczy o nie wiem, pewnej przestrzeni, w której człowiek również jest jakby, nie wiem, ciastem czy przedmiotem kreacji, czy samokreacji. I to w jakiś sposób przyspieszony, prawda? To znaczy, że bierzemy coś do ręki, nie wierząc temu, że się również coś samo rozwija. To jakieś niesamowite powiedziałbym, pragnienie wzięcia tego do ręki, ponieważ nie zadowala nas to, co się samo rozwija. Jest w gruncie rzeczy generowane przez naturę utopisty. Znaczy każdy z nas czuje, że świat, w którym przyszło mu żyć, jest niedoskonały i że w gruncie rzeczy ludzie inni popełnili błąd. Każdy ma olśnienie w pewnym momencie swojego życia, że no, można powiedzieć, każdy kto w jakiś sposób, powiedziałbym, próbuje krytycznie czy twórczo podejść do swojej rzeczywistości, a i czuje się, że również on sam, prawda, jest, powiedziałbym, obiektem jakiejś kreacji. To, co te nasze akty autokreacji są również pewne, biorą się z tego samego, są kreacje jakiejś krainy. Kiedy się zbierze, nie wiem, grupa młodych ludzi, którzy stwierdzą, że, prawda, ich ojcowie są dumni i że wszystko właściwie, co do tej pory zostało zrobione, jest w jakiś tam sposób durne. Ja to mówię w tej chwili w jakimś takim olbrzymieniu, czy w rodzaju jakiejś takiej, prawda, wykrzywienia jakiejś karykatury. Natomiast to w nas tkwi, to znaczy, i to jest cudowne, że we wnętrzu swoim czujemy, powiedziałbym, głupotę czegoś, co się stało od zewnątrz. No, oczywiście w momencie, kiedy sami próbujemy to robić, jest to również głupie, ale oczywiście, kiedy, jakby powiedzieć, jesteśmy w pędzie, jeśli nasze pragnienie jest powiązane z naszym marzeniem, jakby powiedzieć, nie widzimy tego błędu i nie widzimy głupoty tej kreacji, dopiero prawda, przychodzi ktoś z zewnątrz i mówi, że nasza kreacja jest głupia, wtedy się czujemy, jakby powiedzieć, odrzuceni, wtedy się czujemy w jakiś sposób zgwałceni, czujemy się w jakiś sposób bezpodstawnie i niesprawiedliwie, powiedziałbym, wyrzuceni do śmietnika. Słowa śmietnika.
to jest dobre słowo. Mam tutaj bardzo ciekawą wypowiedź Baumana, który powiedział mniej więcej tak. To, co mnie interesuje naprawdę, to odpadki, które znajduję w tych sieciach. Nie żadne piękne ryby czy skarby, ale śmieci. Nad nimi potem śledczę, nad małymi, marnymi rzeczami. Chciałbym, żebyś jakoś odniósł się do tego stwierdzenia, bo mam też takie poczucie, że w swoim teatrze zawsze zajmujesz się ludźmi wykluczonymi, jakimiś pomniejszonymi przez ich wewnętrzną rzeczywistość, a w twojej rzeczywistości artystycznej te osoby pomniejszone wyrastają do gigantów. Tak, zastanawiam się nad tym, co przeczytałem przed chwilą. Nie czytałem do tej pory tego zdania. To znaczy, oprócz metafory, która jest oczywiście czytelna, jest również pojawiło coś bezpośredniego. To znaczy, prawda, mamy w tym momencie doświadczenie jakiegoś rybaka, bardzo zmysłowe, człowieka, który z siecią idzie przez jakąś wodę i coś tam łowi. No powiedziałbym, jakiś stereotypowy łup, to są te ryby, których powiedziałbym, korzyść z nich płynąca, czy użyteczność jest prosta. Natomiast tu mamy do czynienia z, prawda, z jakimś, powiedziałbym, pragnieniem nieco odchylonym, to znaczy nagle, prawda, patrzę na te rzeczy bezużyteczne, na które nikt nie patrzy. Być może właśnie dlatego, że nikt nie patrzy, jakby powiedzieć, nikt tam nie zastanawia się, co one mówią, te odpadki, dlaczego one są częściami czegoś, dlaczego one zostały, jakby powiedzieć, złamane czy pokruszone, dlaczego one zostały wyrzucone i że, jakby powiedzieć, rzeczywiście czasami jest coś takiego, że na przykład w swoim mieszkaniu stale wyrzucamy pewne rzeczy, a pewne zostawiamy. I jak się tak zdarzy, na przykład przypadkowo, że po jakichś tam 10 latach, a co, albo lepiej powiedzieć nawet po jakichś 20 czy 30 latach, zależy jak długo ktoś żyje, i to są bardzo różne, prawda, i jakby powiedzieć, coraz dziwniejsze doświadczenia, więc jakby powiedzieć, po takim dystansie czasu, nagle zdarza ci się na przykład dostać się do jakiegoś takich, do jakiegoś takiego pojemnika rzeczy, które miały zostać wyrzucone i które dawno się nie widziało. I nagle one okazują się o wiele ciekawsze niż te rzeczy, które zostawiliśmy. Nagle przeżywamy jakiś szok, że powiedziałbym, rzeczy, które wyrzuciliśmy, zawierają nagle jakąś większą porcję informacji o, nie wiem, być może nie o nas, bo bardzo często, prawda, jakby powiedzieć, kryterium naszego wyrzucania czy niewyrzucania jest bardzo egotyczne. Ja powiem na przykład o czymś takim, że bardzo lubiłem fotografować, bardzo dużo gdzieś na początku, pomiędzy gdzieś licą i tymi szkołami, o których wam mówiłem, bardzo dużo fotografowałem, bardzo dużo robiłem autoportretów. Znaczy młody człowiek robi autoportrety, bo ja bym jakby chciał się dowiedzieć właściwie, kim jest. To znaczy, to jakby to widok własnej twarzy mu nie wystarczał i robienie tej, jakby powiedzieć, własnej twarzy, czy szukanie tej własnej twarzy przy pomocy aparatu ma go o czymś przekonać, dać mu jakąś, nie wiem, pewność, jakiś rodzaj samowiedzy, to znaczy stworzyć jakiś taki, powiedziałbym, dziób okrętu, który rozcina falę. Nie wiem, jak to nazywam w tej chwili, powiedziałbym, nie wiem, może tymczasowo. Dobrze, no w każdym razie
wówczas miałem te zdjęcia kadrowane wtedy bardzo wąsko, tak żeby była tylko sama twarz, bo to mnie wtedy interesowało. I po jakimś czasie, no jakbyś to wiedziałem, to znałem, to miałem. Po jakimś czasie znalazłem film z tymi wszystkimi kadrami, z tymi oto portretami. I nagle zobaczyłem, że jest to kadrowane szerzej i że są tam, jakby powiedzieć, że jest tam cała przestrzeń kuchni, w której wtedy jako dziecko mieszkałem. No jakoś tak uwielbiałem tę kuchnię, a właściwie była to moja przestrzeń. Mieliśmy dosyć wielkie mieszkanie, byłem jedynakiem i nie rozumiem, dlaczego, że tak powiem, mieszkałem w kuchni. W tej chwili. Kiedyś właśnie ta moja wychowawczyni przyszła i doznała szoku, że ja w kuchni mam swoją biblioteczkę i jakieś wszystkie swoje szparga. I nagle poczułem, że twarz tego człowieka, którym byłem i którą znałem z tych wszystkich, była dla mnie w tej chwili czymś kompletnie nieważnym. Natomiast nieprawdopodobnie ucieszyłem się, że zobaczyłem te wszystkie szczegóły tego wnętrza, które uważałem za, powiedziałbym, bezpowrotnie stracone i nad którymi wielokrotnie się czasami leży w łóżku i czasami to jest dziwne. Możesz przez godzinę rozmyślać, jak wyglądał jakiś pokój na przykład z dzieciństwa. I jakby powiedzieć, ustawiać do sobie, powiedziałbym, centymetr po centymetrze, tak jakby zbudować, czy w naszym mózgu istnieje ta jakaś, powiedziałbym, absolutna pamięć, bo okazuje się, że ta pamięć jest naprawdę czymś niesamowitym, że prawda? Możemy dokonać rysunku na przykład. I parę razy bawiłem się w takie rysunki. Ja myślę, że to jest blisko tego, o czym mówi Bauman. Parę razy bawiłem się w takie rysunki i później, kiedy się okazuje, że mamy na przykład przypadkowo dostęp do tych rzeczy, tak jak one rzeczywiście wyglądały, przeżywamy szok, bo nagle powiedziałbym pomiędzy tym, powiedziałbym tą rzeczywistością, powiedziałbym szokowaną w nas, a tą rzeczywistością rzeczywistą jest tak nieprawdopodobna różnica. Można powiedzieć, to jest zupełnie odwrotny biegun. Jak to się stało, że prawda, jest to tym samym obiektem, to znaczy mówimy, to jest to jest ten pokój. Znaczy te przestrzenie, o których mówisz, pokój, symboliczny, ale rzeczywisty, on wielokrotnie pojawia się w Twoich przedstawieniach. Wielokrotnie tak się zdarza, że ten pokój jest na różne sposoby przez siebie przetwarzany. W tym pokoju dzieją się różne rzeczy. Tam się odbywa miłość, tam jakieś bestialstwo dochodzi między ludźmi do, nie wiem, poniżania człowieka, potem wywyższania go. W tym pokoju umieściłeś cały swój świat. I w tym pokoju jest zawsze tylko jedno okno. Dlaczego w Twoim teatrze jest tylko jedno okno, w Twoim pokoju? Bo w moim pokoju było jedno okno. No. Można powiedzieć, z tego prawdopodobnie nie możemy. To są nasze prywatne archetypy, prawda? Pozwolę, że tutaj sprzeniewierzę się nazwie Junga, bo Jung, jak nazywa coś archetypem, to już to ma o wiele, powiedziałbym, głębszą i bardziej ogólną, powiedziałbym, jakość. Natomiast to mimo wszystko ma sens. Nasz prywatny archetyp, to znaczy czasami nie do końca wiemy, dlaczego coś się dzieje. To znaczy w gruncie rzeczy przez teatr ma rozwiązać zagadkę pewnych sytuacji, czasami banalnych sytuacji paru ludzi w jednej przestrzeni na przykład, prawda, i powiedzieć, co tam się zdarza i dlaczego się tak zdarza, i że teatr przez swoją jakąś, jakby powiedzieć, powtarzalność
czy jakaś możliwość manipulacji przestrzenią może dokonać czegoś, to znaczy odkrywać rzeczy, które, jak powiedzieć, nie jesteśmy w stanie odkryć we własnym życiu. Teatr nazywamy wspólnie z aktorami pewnie, jak powiedzieć, laboratorium nie tylko naszych osobowości, ale i naszych przestrzeni życiowych. Jeśli mówię o tym jakimś takim archetypowym pokoju, to znaczy w jakiejś przestrzeni, w której ta osobowość jest w jakiś sposób zainstalowana, w jakiś sposób zawieszona, w jakiś sposób uzależniona, powiedziałbym, i znajduje się w jakiejś nie do końca dla siebie świadomej relacji z tą przestrzenią, to w momencie, kiedy zaczynamy, w tej chwili właśnie jestem jakby świeżo po takich próbach, po takiej partii prób, gdzie sobie z aktorami próbujemy to uzmysłowić, dla jakiego stopnia, to znaczy jeśli jak do tego nie dotrzemy, jesteśmy skazani na straszliwie, to znaczy straszliwie uważam, poznaję w tym słowie, stereotypowe wyjścia i nic nie przychodzi z powrotem. To znaczy nieustannie z siebie coś próbujemy wydobyć i nic nie przychodzi z powrotem, jeśli jakby nie rozpoznajemy jakiegoś, nie wiem, szyfru czy jakiegoś labiryntu, jeśli można powiedzieć, nie pójdziemy paroma pierwszymi korytarzami tego labiryntu, jakim jest, jak powiedziałem, dla każdego z nas nasza osobista przestrzeń i chociażby to, w jaki sposób, powiedziałbym, drugi człowiek, z którym, jakby powiedzieć, się styka w tej przestrzeni, jest ze mną w tej przestrzeni zawieszony i co ja, jakby powiedzieć, jaką drogą ja do niego idę i jaką drogą on idzie w tej przestrzeni. Że odkrycie, powiedziałbym, to znaczy, to jest coś takiego, że jeśli dziecko o tym wie, kiedy, jakby powiedzieć, idzie przez labirynt, czy to wirtualny, czy to w zabawie, czy to w prawdziwym, że odkrycie, powiedziałbym, pierwszego załamania, pierwszego korytarza i następnego daje mu pewnego rodzaju, jakby powiedzieć, dostęp do pewnej świadomości, jakiejś struktury, którą ma odkryć. Jednym słowem wie już, w jaką zagadkę idzie. Jednym słowem, to znaczy, prawda, to jest coś niesamowitego, na przykład moment początku rozpoznawania szyfru. Jeżeli znamy jakieś pismo i, prawda, jak powiedzieć, na razie na początku nie ma nic. Wszystko jest mętne i w gruncie rzeczy można sobie powiedzieć nudne. Bo jeżeli jakby wszystko jest nieznane, to jest to nudne. Jeśli, prawda, ktoś, kto odkrywa jakikolwiek szyfr, odkryje, nie wiem, dwie pierwsze litery i nagle okaże się, że być może to słowo znaczy ja. I, prawda, jest to początek drogi i idę dalej tą drogą. Wydaje mi się, że jak powiedzieć, przez przestrzenie naszego życia możemy dokładnie iść w ten sam sposób, jak rozpoznajemy szyfr, że bardzo często, powiedziałbym, aktorskie doświadczenie jest takim, powiedziałbym, początkiem rozpoznawania szyfru, to znaczy początek drogi, który nas nieprawdopodobnie, powiedziałbym, wciąga w pójście dalej. To znaczy ten korytarz, labirynt zasysa nas, prawda? Ale można powiedzieć, musimy dokonać parę pierwszych kroków, żebyśmy zaczęli wiedzieć, żeby to się zaczęło odzywać, żeby to zaczęło z nami, prawda, w jakiś sposób reagować. Rozumiem, że to jest taka decyzja poznawcza. Człowiek wyrusza w labirynt, to wchodzi w jakąś rzeczywistość zupełnie niezbadaną. I ty jako reżyser, dokąd idziesz z aktorem? Czy z postacią? Nie wiem. No najczęściej nie wiemy, prawda? To znaczy, powiedziałbym, jeśli wiemy, gdzie idziemy, to możemy sobie darować, prawda? To nie trzeba robić teatru, tylko wystarczy pójść do sklepu, prawda? I mówić, krep i masło i kupia w oczu.
Ktoś by powiedział, że reżyser jest nieprzygotowany. No bo to jest coś takiego, to znaczy dopóki artysta na przykład jest sam ze swoją sztuką, to nie wstydzi się swojego nieprzygotowania, prawda? Znaczy, co to znaczy nieprzygotowany malarz? Można powiedzieć, nikt w to nie zagląda, prawda? Wystaje malarz przed płótnem, prawda? Ma jakby jakiś zamiar, robi parę pierwszych kresek na płótnie. Okazuje się, że ten zamiar w jakiś sposób zaczyna się zmieniać po postawieniu tych pierwszych kresek. Później okazuje się, że coś jest nie tak, bierze się ścierę, prawda, ściera się i nagle, można powiedzieć, powstaje coś zupełnie innego. Coś, o czym jeszcze przed 5 minutami nie wiedziałem, prawda. Dzieje się to po prostu w dialogu, dzieje się to w tym wypadku w jakimś, prawda, w jakiejś relacji dla samego malarza tajemniczej pomiędzy tym, prawda, co powstaje. Kiedy on patrzy na to, co powstaje i dopowiada, prawda. Zawsze w gruncie rzeczy jako dziecko tak postępowałem, że coś, jakby powiedzieć, się wyłaniało. Ja patrzę na to, co powstawało i natychmiast jakby, to znaczy, powstaje jakiś demon dopowiadania. To znaczy, tak jak ci mówiłem na początku, prawda, o tym labiryncie. To znaczy, jest zrobione parę pierwszych kroków, ja mówię sobie, to jest labirynt i zaczyna mnie fascynować, prawda, jakby powiedzieć, dokąd on prowadzi, że on w jakiś sposób coś mi szepcze, coś mi sugeruje, prawda. No ale jeśli robi to malarz, prawda, sam z sobą, to powiedziałbym, nikt go nie kontroluje i nie musi się spowiadać z tego, co wie, czego nie wie, prawda, można powiedzieć, to jest jego sprawa, powstaje później gotowy obraz. No tak się dzieje szczęśliwie czy nieszczęśliwie w teatrze, że oprócz tego, że mamy, jakby powiedzieć, wspólnie stworzyć pewien obraz, pewien, nie wiem, produkt, pewną rzeczywistość, która właśnie jest jakimś, powiedziałbym, aktem twórczym, no to w trakcie tego, powiedziałbym, musimy zdać pewien egzamin z porozumienia, z dialogu, to znaczy, prawda, mówię zawsze swoim studentom, że właściwie teatr, albo na przykład próba teatralna jest jednym z nielicznych sprawdzalnych, powiedziałbym, eksperymentalnych warsztatów tego, żebyśmy zobaczyli, do jakiego stopnia jest zrozumiałe to, co właśnie do siebie wzajemnie mówimy. Bo najczęściej w naszych dyskusjach, co widać i w domu, i na przykład w telewizji, przy wszystkich dyskusjach politycznych, jakie może szczególnie to widać przy tych dyskusjach politycznych, że każdy jest niesłychanie przekonany o tym, prawda, jak powiedzieć, że nie wiem, prowadzi jakąś swoją własną, bardzo ważną, wartościową przygodę, że ma wiele do powiedzenia, że nie wiem, czy to spór, czy dyskusja i jest czymś, prawda, jakby niesamowicie posuwającym rzecz do przodu, bo mamy taką wiarę, że jeśli mamy coś do powiedzenia, to prawda, jeśli uda nam się to powiedzieć, że to jest niesłychanie, że tak powiem, popychające rzecz do przodu. No to później okazuje się, że to zupełnie nie jest za mną popychającą rzecz do przodu i żeśmy wszyscy się inaczej zrozumieli, prawda, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jeśli sami prywatnie jakąś dyskusję ciekawą przeprowadzimy i ktoś nam powie, a coście tam powiedzieli ciekawego, to najczęściej potrafię powiedzieć, co ja powiedziałem ciekawego, prawda. Mniej już jestem w stanie powiedzieć to, co inni mieli ciekawego do powiedzenia. Otóż na tym etapie rozmowy w gruncie rzeczy, prawda, możemy zobaczyć, jak dalece się różnimy. Mówimy sobie rzeczy, nie wiem, które są dla nas zrozumiałe. Aktor mówi rzeczy, które są dla niego zrozumiałe, prawda? Później, że tak powiem, zaczynamy budować coś na scenę. Okazuje się, że jesteśmy u początku jakiejś drogi gigantycznej, to znaczy drogi, żebyśmy przez swoje
przez swoją wzajemną rozmowę potrafili dojść do punktu, w którym możemy tę rzeczywistość razem budować. To znaczy aktorzy wiedzą, co to znaczy, jakby powiedzieć, co to znaczy uporczywa, długie, jakby powiedzieć, domacywanie się nie rzeczywistości, o której mówimy i którą chcemy zmienić, ale tego, żebyśmy we własnym zrozumieniu wytworzyli, powiedziałbym, wspólny mianownik. I dlatego być może właśnie z powodu tego, że jest to moment najczęściej narażony na fiasko i w 80%, że tak powiem, dyskusji pomiędzy reżyserem i aktorami właściwie nie dochodzi do zrozumienia, tylko w gruncie rzeczy pozorów zrozumienia i później kreacja jest w gruncie rzeczy pozorem robienia tego, co w gruncie rzeczy chcemy, a w gruncie rzeczy jest zrobienie czegoś innego. Marcin Czarnik, nasz aktor. Nie wiem, czy słyszałeś, Marcin Czarnik, dostał propozycję przejścia do Starego Teatru w Krakowie. O! Co ty o tym myślisz? No, myślę, że Stary Teatr jest na pewno jednym z niezłych miejsc w tej chwili, powiedziałbym, pod znakiem zapytania jest to, co się będzie działo, w jakim stopniu się ten teatr zmieni, prawda? No wiadomo, że nie można w nieskończoność, że tak powiem, pieścić się tym Starym Teatrem i jego tradycją, co powiedziałbym, jest pewną rodzimą przywarą zespołu Starego Teatru, to znaczy strasznie jest dla nich cenne to, co się tam działo. Jest to trudne miejsce, jest to miejsce, gdzie na przykład wielu aktorom, wielu reżyserom, młodym reżyserom się nie udaje. Ten Czarnik tutaj pojawił się zupełnie przypadkowo, tak. Się wymknął trochę, bo chciałem przyjąć... A czemu tak się wycofujesz z tego tematu? Wiesz, nie wycofuję się, bo byłem kilka dni temu w Starym Teatrze w Krakowie na premierze PKP. Tutaj, jeżeli są kolejarze, to chciałem powiedzieć, że to jest poczet królów polskich. Możecie Państwo prosto do Krakowa. Ja nie widziałem spektaklu, jak się wypowiada. Aha, ale i zmierzam do tego, że... Bo ja chciałem, wiesz, podłączyć się pod to, co mówiłeś o aktorze. Marcin powiedział bardzo ciekawą rzecz. Powiedział, że jesteś jedynym reżyserem, jakiego znam, który zawsze wie więcej o postaci niż aktor. Tak? Marcin Czarnik powiedział te słowa w notatniku teatralnym, który został poświęcony aktorom Lupy. Ty chyba nie przeczytałeś tego notatnika. Nie, no przeczytałem, ale tam było tyle powiedziane, wiesz. W każdym razie chciałbym cię zapytać o te relacje między postacią a człowiekiem. Na przykład jest taki bardzo utalentowany twój zresztą student, Paweł Świątek, który robi swój teatr. Swój teatr ma takie... U nas zrobił coś. Tak, mitologię u nas zrobił, takie przedstawienie. I mam takie, znaczy, kiedy rozmawiamy o teatrze, o rolach, to zwykle pojawia się kategoria postaci. Natomiast jest jakaś grupa reżyserów, czy do nich może właśnie należy Świątek, czy może Krzysztof Garbaczewski, którzy postacią w takim sensie jakby psychologicznym, jakiejś wędrówki, postać ich nie interesuje. W ich teatrze postaci już właściwie... Może to jest słuszne, prawda? To znaczy... Coś ciekawego bardzo powiedział Robert Musil. Mówił, że osobowość, charakter, człowiek jako postrzegany jako zespół cech charakterologicznych i powiedziałbym poglądów i coś, z czego jakby powiedzieć, człowiek jest nieustannie rozliczany, czy to w sądzie, czy to w lustracjach i tak dalej, i tak dalej.
że coś takiego nie istnieje, że rzeczywiście istnieje jakieś stawanie się, istnieje jakiś, powiedziałbym, zbiór, czy powiedziałbym, jakaś wielość sytuacji, które się składają. Jeśli sobie powiemy, co to jest jeśli się spotykam z moją nagle nauczycielką z gimnazjum i nagle w sposób absolutnie nagły staje się znowu uczniem i z tym wszystkim jakby ze strachem, sposobem mówienia, z ciałem, które się tak, a nie inaczej porusza, że jeśli, nie wiem, spotykam się z matką, jeśli spotykam się z przyjacielem, jeśli spotykam się z, nie wiem, jakimś przeciwnikiem w dyskusji, to za każdym razem, powiedziałbym, jest to pewne działanie, jest to pewne dążenie, jest to, powiedziałbym, pewna akcja myśli. Nie ma tego czegoś, co jest, prawda, co się nazywa osobowością, postacią. I w momencie, kiedy robiliśmy poczekalnię, właśnie na początku była taka kontrowersja, aktorzy mówili, w jaki sposób mamy wymyślić postać, bo padło coś takiego, no jak powiedzieć, weź sobie jakiś zalążek, czy pomyśl sobie, jakby powiedzieć, jakąś postać. Masz szansę, do tej pory zawsze dostawałeś postaci w postaci pakietu literackiego, jakiegoś gotowca, do którego musiałeś się i ciągle, powiedziałbym, w jakimś tym schemacie, w standardzie, powiedziałbym, ludzi teatru jest, i o jakiej roli pan marzy? Hamleta. No, cholera jasna, no, można powiedzieć, ten Hamlet, prawda, jakby a może jest jeszcze jakaś inna postać, która wcale nie jest napisana, która byłaby czymś bardziej wymarzonym, prawda? Może jest coś, nie wiem, jakiś człowiek, można powiedzieć, ktoś albo coś, jakieś zdarzenie, w którym brałbym udział, kim mógłbym być. W gruncie rzeczy można powiedzieć, kiedy też robiliśmy personę, to mówiliśmy sobie, co to jest osobowość. Czy osobowość to jest to, kim staram się być i jakim się pokazuje, czyli mój wizerunek, czy jest to coś, na czym jestem przyłapany przez innych, jakby, albo za co jestem krytykowany, a do czego się nie przyznaję. Czy jest to coś, co zrobiłem? Ciągle nam się nie wydaje, że jestem tym, co zrobiłem. Ciągle nam się wydaje, że to, co zrobiłem, jest przypadkowe i w gruncie rzeczy przypadkowy sposób, jakby powiedzieć, kanalizuje i krystalizuje to coś, co we mnie przede jakiejś krystalizacji, ale może niekoniecznie tej, którą udało mi się zrobić. Może w gruncie rzeczy jestem tym, kim nie jestem. Może jestem tym, kim nie mogłem zostać, może jestem tym, kim nigdy nie mogłem zostać. To znaczy, być może moje marzenia, jakby powiedzieć, do tej pory niezrealizowane, stanowią najbardziej istotną i centralną, powiedziałbym, cząstkę mojej osobowości, a więc to, czego nie zrobiłem. A więc może, jeżeli mogę wyrzucić w gdzieś przestrzeń, nie wiem, tak jak na początku istnienia człowieka, człowiek wyrzucił w przestrzeń Boga daleko od siebie, gdzieś na odległy olimp, niedosiężny, prawda, wyrzucił jakieś swoje marzenie, jak kamień, jakiś taki mój zaczął, prawda, dążyć i ścigać do niego. I powstało pytanie, no dobrze, ale to znaczy, ale rozumiem, tylko co to jest?
A może to może być, bo mamy jakieś błędne wyobrażenie, że jest to jakiś człowiek, czyli tak sobie XIX-wieczny i jak sobie również wyobrażamy, powiedziałbym, postać właśnie w dramacie, w napisanym dramacie. Napisany dramat jest bardzo ściśle związany z postacią. Napisany dramat robi postaci, bo w gruncie rzeczy można powiedzieć, pisarz dramatu opowiada pewną historię, tworząc, traktując jakby powiedzieć postaci, to jak pionki na szachownicy. To znaczy, można powiedzieć, pionki na szachownicy są po to, żeby grać. A może pionki na szachownicy wcale nie są po to, żeby grać. Może koń na szachownicy wcale nie chce, prawda, jakby powiedzieć, posuwać się końskimi ruchami i zbijać wieże, tylko chce pójść, nie wiem, na tarę, albo się położyć na przykład, albo w ogóle gdzieś indziej wyjść poza szachownicę na przykład, prawda. Jest coś takiego, że pisząc dramat opowiadamy historię i w gruncie rzeczy można powiedzieć, nasze postaci są zgrabnymi opowiadaczami historii, prawda? Po raz kiedy żyjemy, wcale nie chcemy opowiadać żadnej historii, z wyjątkiem sytuacji, kiedy szaramy i chcemy opowiedzieć jakąś historię. Natomiast można powiedzieć, najczęściej powiedziałbym, to co jest w naszym życiu w gruncie rzeczy jest jakieś, powiedziałbym, jest jakieś erupcyjne, to znaczy w gruncie rzeczy chcę, powiedziałbym, gdzieś bryknąć poza opowiadanie historii i poza wykonanie tego, powiedziałbym, takiego pytania Stanisławskiego, czego twoja postać chce. A może można powiedzieć, są sytuacje, w których nie wiemy, czego nasza postać chce. I powiedziałbym, że coraz częściej interesujemy się takimi sytuacjami, w których kompletnie nie wiemy, czego nasza postać chce. I one są, jakby powiedzieć, z pozycji, prawda, jak powiedzieć, techniki psychologicznej Stanisławskiego zupełnie nie rozpoznawane. Więc pomyśleliśmy sobie, a z czego powstaje postać? A może to wcale nie jest, jeśli zaczniemy od jakiegoś charakteru, od jakiegoś życiorysu, to natomiast popełniasz błąd, bo można powiedzieć, kiedy jesteś w sobie, to czy ty wiesz, że ty jesteś osobowością? Czym ty właściwie jesteś, kiedy jesteś w sobie, prawda? Czasami jest w tobie, jakby powiedzieć, jakieś, czasami jest w tobie jedynie zainteresowanie muzyką. Na przykład, jakby powiedzieć, i kompletnie ci nie ma, ponieważ słuchasz muzyki, a jakby powiedzieć, a kiedy indziej idziesz ulicą i gdzieś biegniesz i właściwie cię w ogóle nie ma, gdzie jest twój charakter? Kiedy idziesz siatą, rozumiesz, po ulicy, prawda, jakby jakiś rozkojarzony i gdzieś wsiadasz do tramwaju, widzisz jakiś wypadek na ulicy, nagle siadasz i płaczesz i mówisz, Jezus Maria, nie wiem jak żyć, nie wiem co ja mam robić na przykład. Gdzie jest twój charakter, gdzie jest twoja osobowość? Można powiedzieć, jest gdzieś, właściwie cię nie ma, prawda? A może, mówimy sobie w poczytaniu, może to jest jakby powiedzieć jakiś problem w danym momencie, a może to jest jakiś lęk. A może to jest jakaś frustracja, a może to jest kurczę, jakieś zdarzenie. Może to jest tylko udział w jakimś zdarzeniu. Tak się coś dzieje i ja w to wchodzę i można sobie powiedzieć, zaczynam od tego, że jest to udział w jakimś zdarzeniu. I ja w to wchodzę i nagle można sobie powiedzieć, wchodzę ze sobą prawdziwym, biorę udział w tym zdarzeniu i nagle zaczynam, tak jak właśnie w tym labiryncie, o którym ci mówiłem na samym początku, rozpoznawać jakieś rysy, powiedziałbym, jakiegoś bytu i możemy sobie powiedzieć, że te w tej chwili, powiedziałbym, bardzo dziwne, czasami koślawe, czasami mniej koślawe, czasami niesłychanie wypełnione niezwykłą intuicją młodych ludzi. W intuicję młodych ludzi nieustannie wierzę i strasznie, jakby powiedzieć, że mam kciuki za intuicję młodych ludzi i żeby, jakby powiedzieć, udało się mi się iść i być, pozostać, jakby powiedzieć, w wierze i w odwadze, iść za tą intuicją, a nie, jakby powiedzieć, pójścia tak zwanym skrótem mody, na przykład, ponieważ się zlękłem, że własna intuicja, nie wiem, prowadzi mnie do czegoś, powiedziałbym, niewyraźnego, nie wiem, czasami
jakieś maliny, wydaje mi się, nieskończoną ilość razy w swoich zmierzeniach, zmierzaniach i wszystkich swoich poszukiwaniach miałem upiorne poczucie brnięcia w jakieś niesamowite maliny i oczywiście powiedziałbym moi partnerzy, aktorzy też to odczuwali. Też to odczuwali i oczywiście... To przepraszam, a zwracają Ci uwagę na to, że idziecie w jakimś kierunku, który prowadzi w nie wiem dokąd. Złym kierunku. Tak. Zamiast iść w prawo, idziecie w lewo, no po prostu. Tak. Znowu wrócę do tego malarza, prawda? To znaczy, oczywiście jest również i to się czuje, kiedy malarz maluje i zaczyna, jakby powiedzieć, coś wariować, coś drążyć. To znaczy, na przykład mój profesor, jeden z moich profesorów, Wacław Tarczewski, właśnie w Akademii Sztuk Pięknych, wielki swego czasu malarz, jestem przekonany, że jakieś 5% z Państwa w tej chwili, albo 10% pamięta to nazwisko i to nie jest jakiś zarzut do Państwa, dlatego że... Powiedz, kto to był, albo jest. Dlatego, że w gruncie rzeczy te stylistyki są w tej chwili zapomniane, nie wiem, czy słusznie zapomniane, czy niesłusznie zapomniane. W każdym razie było to wtedy wielkie nazwisko. On mówi, że u siebie w domu ma jedną, w swojej pracowni, przepraszam, nie w domu, ma jedną świętą zasadę, to znaczy maluje w bardzo eleganckim garniturze i specjalnie do malowania zakłada koszulę z długimi takimi nie krótkimi, mówi, absolutnie nie może być krótki, rękaw musi być długi. Takie jak twoje. Ten rękaw, powiedziałbym, nie pozwala mu, powiedziałbym, się umaziać przy malowaniu. To znaczy, bo za każdym razem, kiedy jakby zaczynasz malowanie, to zaczynasz strasznie precyzyjnie, że tak powiem, obcować ze swoim wyobrażeniem. Mieszasz bardzo precyzyjnie farby, nakładasz bardzo precyzyjnie rzeczy, bo tak jakby powiedzieć, nie chcesz stracić, prawda, jakbyś tej precyzji. To znaczy, nie chcesz stracić tej precyzji, tego chłodu jakiegoś, prawda, obcowania z, raz, że z tą materią, drugi raz tu z moim wyobrażeniem, trzeci raz wreszcie z płótnem i jakby powiedzieć sposobem traktowania go. No i, prawda, lepiej do jakiegoś momentu się nie umaziasz. I on przez to, że ubierał te garnitury, wymagał od siebie, żeby się nie umarzyć do samego końca. To znaczy, ja uważam, że to jest błąd, bo nagle czujesz, że to takie strasznie precyzyjne, jakby powiedzieć, nakładanie farby i to strasznie takie precyzyjne obcowanie, w gruncie rzeczy cholera, jakby można powiedzieć, coś za to oszukujesz. Coś w twojej wyobraźni jest jakieś bardziej, nie wiem, skołtunione jakieś. I nagle czujesz, że twoje, że te ślady twoich, twojego pędzla, że tak powiem, w tym pierwszym momencie są jakieś nędzne czy małe. I są jakieś, i tak możesz, prawda, jakby powiedzieć, naścibolić ten obraz, jakby powiedzieć, i zrobić go. I wiadomo, że jakby powiedzieć, nie dotrzesz do prawdy tego, czego chciałeś. Rzeczywiście, i to następuje za każdym razem, że nagle zaczynamy, prawda, jakby coś dziać. Zaczynamy brać za te, znaczy jakoś tak, coś powiedziałbym nieświadomego zaczynamy robić i wtedy oczywiście najczęściej jesteśmy, prawda, umazani w poziomie osób, z ogół, nawet nos mamy, prawda, jakbyś otwarły. I że powiedziałbym to w procesie z partnerami, to znaczy to w procesie z właśnie ten powiedziałbym to zjawisko, to jest wręcz jakby fizjologią, cielesną fizjologią, nie wiem, powiedziałbym, obcowania ze swoim wyobraźni, ze swoim ciałem i w gruncie rzeczy jakby powiedzieć z tym, w jaki sposób przy
pomocy swojego ciała obcuje ze swoim produktem, prawda? Czyli jakby powiedzieć z tym swoim, z tą swoją rzeczywistością, którą stwarza. I że w momencie, kiedy powiedziałbym, że w momencie jakiegoś braku zaufania, czy powiedziałbym, brakuje jakiejś nagości pomiędzy nami, pomiędzy reżyserem i aktorami, ten proces nagle zaczyna strasznie się poślawiać, bo dopóki malarz jest sam, robi to sam i niejako, prawda, jakby powiedzieć, to znaczy niejako nie jest tak, że w tym momencie spotyka się, prawda, powiedziałbym, z drugim człowiekiem, który jest w innej fazie, który w danym momencie jeszcze nie jest w tej koszuli. Ja już zdjąłem tej koszuli, ja już jestem usmarowany, a on jeszcze nie jest usmarowany, albo w tym momencie nie chce się usmarować, albo się boi usmarowania, wobec tego ja się wstydzę, nagle zostałem zawstydzony, bo jestem usmarowany, on nie jest usmarowany, prawda? I jakby zaczynamy się wzajemnie blokować. Zaczynamy się wzajemnie blokować i tu się dzieje coś dziwnego, to znaczy powiedziałbym, ciągle nie do końca czuję, że spenetrowaliśmy tę przestrzeń, albo że sam spenetrowałem tę przestrzeń, albo że powiedziałbym oczywiście, aktorzy na swoją modlę penetrują tę przestrzeń, ja na swoją modlę penetrują tę przestrzeń. Rzeczywiście, ja kiedyś czasami w takich gorzkich chwilach, kiedy nie wiem, się kłócę z aktorami i zarzucam im różne brzydkie rzeczy, ale to można powiedzieć za każdym razem, w każdym doświadczeniu jest tak, że widzimy brzydkie rzeczy w drugiej kondycji i to jest oczywiste. Oni znowu widzą brzydkie rzeczy we mnie, prawda? Oni zarzucają mi jakiś w danym momencie skrajny egotyzm, a mnie się wydaje, że w tym momencie, kiedy oni zarzucają skrajny egotyzm, ja jestem w tym momencie najbardziej daleki od egotyzmu. Nie to, żebym się w ogóle nie przyznawał do egotyzmu. Dlaczego nie? Tylko cholera, w tym momencie, kiedy jestem najbardziej daleki od egotyzmu, ktoś zarzuca mi egotyzm, prawda? Bardzo często, zresztą powiedziałbym, na przykład skrajni egoiści, czy skrajni pieszni ludzie zarzucają drugiemu człowiekowi, prawda, jakby powiedzieć, pechę czy egotyzm. Właśnie w tym momencie, gdzie jest inaczej, prawda? I na odwrót oczywiście przychodzi reakcja, w której człowiek sam jest zanurzony w jakimś stanie, jakby powiedzieć takiego. Nie wiem, czy jakby powiedzieć, nie robię zbyt wielkich skoków, czy to jest zrozumiałe dla Państwa, na co mówię. Bardzo, znaczy jesteśmy w labiryncie jakimś. No, na labirynt można na przykład spojrzeć z góry. I wtedy on jakby odsłania swoje tajemnice, nie wiem, czy jest w ogóle szansa, żeby na labirynt spojrzeć z góry. Ci są może tacy, którzy mają taką szansę. No to w tym momencie już nie są w labiryncie, bo już wszystko jest oddane. No, i może to jest po kisie. No dobrze, no to zobaczmy. Chciałbym jeszcze raz wrócić do Maumana, bo to, o czym rozmawiamy w pewnym momencie... Jesteście tu wracami przeszedzieńcy Maumanem? Nie, przeczytałem dzisiaj przekrój po prostu i podobały mi się te jego myśli z książki, która ukaże się niedługo. To jest rozmowa Mirosława Pałki z Maumanem, która ukaże się w kwietniu, więc wiesz, Bauman powiedział takie zdanie. To płynna nowoczesność, życie we fragmentach. Wszystko świadczy o tym, że całości nie ma. Z którejkolwiek strony to ukąsić, okazuje się, że nie ma. Bo nawet jak w tej chwili, wiadomo, z kosmologii wszechświat się rozpełza. No i można powiedzieć, że jest to bardzo nasze w tej chwili doświadczenie w gruncie życia w obecnej epoce. To znaczy doświadczenie, powiedziałbym, praktyki relatywnej, które po raz pierwszy na tą miarę właściwie zostaje uskutecznione, prawda, w naszym ludzkim kosmosie. My oczywiście natomiast projektujemy na cały kosmos. Nasze poczucie chaosu, czy jakby powiedzieć rozpadu, czy fragmentaryczności, natychmiast projektujemy na cały kosmos. To znaczy oczywiście, powiedziałbym, że oczywiście poczucie całości, które jest w gruncie rzeczy marzeniem człowieka, mamy wrażenie, że w poprzednich epokach zostało w jakiś sposób dokonane na siłę, czy w sposób, który obecnie nam nie odpowiada.
ludziom tamtej epoki, prawda, to znaczy, można powiedzieć, to jest zupełnie co inne doświadczenie przeżyć na przykład swoje całe życie w przestrzeni ludzkiej, która się przez cały ten czas życia właściwie nie zmienia. Prawda? W momencie, kiedy tutaj, w tym, co się dzieje, jakby powiedzieć, u nas i to, że w służbie, bo ja absolutnie jestem absolutnym fanatykiem jakby jakichś takich podróży człowieka w relatywizm. I można powiedzieć, doświadczenie relatywizmu, czyli jakby powiedzieć względności wartości. W gruncie rzeczy wręcz przeciwnie, zamiast jakby powiedzieć nas demoralizować, w gruncie rzeczy dopiero nas uczula, jakby powiedzieć na prawdziwą, powiedziałbym, na człowieczeństwo jakieś prawdziwe, a nie jakby powiedzieć skonstruowane, prawda, przy pomocy jakichś takich, powiedziałbym, modelu, które się później wbija w nowe pokolenia, w tym, jakby, w którym się nowe pokolenia tresuje. Dużo się czasu zastanawiałem nad tym, jakby powiedzieć, dlaczego pewne rzeczy, które człowiekowi, który jest z innej perspektywy, wydają się, powiedziałbym, no tak jakby oczywiście godne przemyślenia, czy podważenia, czy rozmyślania, czy jakby powiedzieć wzięcia pod uwagę różnych rzeczy. Dlaczego jakby powiedzieć, ludzie są tak, jakby powiedzieć, tak lękliwie, powiedziałbym, przykuci do trwania przy wartości, nawet nie chcą myśleć. Znaczy, nie chcą pomyśleć, a co by było gdyby. To jest, jakby powiedzieć, w jakiś sposób niemożliwe. I w gruncie rzeczy możemy powiedzieć, że to się właśnie zmienia. Że jednak, prawda, jakby do tej pory XIX-wieczne, bo tak daleko sięgamy, nie chcę dalej sięgać, powiedziałbym, dostatecznie nienawidzę XIX wieku, żeby sięgać dalej. Bo tam powstało coś, to wszystko w gruncie rzeczy, co nas, jakby powiedzieć, do tej pory więzi i do tej pory, i to więzi, powiedziałbym, sztucznie w jakiś sposób, bo właśnie nie organicznie, nie prawdziwie, tylko sztucznie. I że, prawda, to znaczy nasze w gruncie rzeczy restrykcyjne społeczeństwo, które nawet jakby powiedzieć, wychowując drugiego człowieka, postępuje w gruncie rzeczy restrykcyjnie, to znaczy pewne wartości są podawane jako pewne rzeczy do tresury pod groźbą, powiedziałbym, kary, to znaczy pod groźbą, prawda, jakby powiedzieć, czegoś, jakby powiedzieć, złego, prawda, przede wszystkim jakby powiedzieć, kary. To znaczy, nasza, jakby być kultura chrześcijańska zajmuje się grzechem bardziej niż dobrem. To znaczy, można powiedzieć, nie grzeszyć jest ważniejsze niż czynić dobro. I to jest w gruncie rzeczy rzecz, prawda, która trzyma nas w jakiś sposób, powiedziałbym, na uwięzi. I to, że to jednak w tej chwili pęka i można powiedzieć, wszyscy odczuwamy, powiedziałbym, chaos i fragmentaryczność, że tak powiem, naszej, jakby powiedzieć, naszej ludzkiej przestrzeni. I odczuwamy i musimy odczuwać, bo jesteśmy jeszcze ciągle zrobieni z tamtej materii. I inaczej nie potrafimy. Może być może ludzie najmłodsi nagle przestają się bać. Być może to jest niesamowite. I na początku tego nie rozumiałem, że na przykład młodym, tak naprawdę młodym ludziom, kompletnie nie podobają się piękne stare miasta, ani Florencja mi się nie podoba. Podoba im się Berlin i te miejsca, powiedziałbym, jakieś takie najbardziej, jakieś takie, powiedziałbym, tymczasowe, jakieś takie miejsca, które do tej pory uważaliśmy za brzydkie. Prawda, jak powiedzieć, oni to zamieszkują, jakby powiedzieć, ten śmietnik w gruncie rzeczy i tam się czują dobrze. Najpierw patrzymy na to z przerażeniem, a później mówimy sobie, Radykowskie, to jest coś, nad czym należałoby się zastanowić.
zastanawiać, się zastanowić, bo nagle, prawda, można powiedzieć, i jestem, mówię sobie od dawna, mówię sobie, dla mnie najpiękniejsze miejsce jest Florencja. Florencja, do Florencji nieustannie chcę jechać. Nieustannie się potwornie cieszę, jak mówić parokrotnie, jestem w tej Florencji. Im dłużej żyję, muszę wam powiedzieć, tym kolejna wizyta we Florencji coraz mniej mi daje. To znaczy udaje, że się znowu, jakby powiedzieć, zachwycam tym miastem, to tak niesamowicie kocham, ale w gruncie rzeczy się w nim nudzę. Już nie wiem, co tu robić, prawdę powiedział. Krystian, wiesz, no, sprawa jest prosta tak naprawdę. Wystarczy, jak wyjedziesz do Wałbrzycha czy do Łodzi, wiesz. Mogę cię zapewnić, że w Wałbrzychu, w Łodzi, w wielu miejscach w Europie, w miejscach, które pochodzą z zdegradowane, odnajdziesz być może centrum, które tak łapczywie, które tak bezkompromisowo dzisiaj, którego tak bezkompromisowo szuka człowiek. Czy człowiek jest bezradny? Nie jest, jest to zagadka. Dlaczego my się tak czerpiemy w deklaracji? I dlaczego można powiedzieć, jeśli ktoś mówi, że jest to moda, moi drodzy, mody bywały i mody zawsze są w jakiś sposób związane z tym, co jest prawdziwe. Nie ma tak, że mody są całkowicie fałszywe i wymyślone mody. Można powiedzieć, jeśli coś jest modne, to można powiedzieć, gdzieś tu coś w trawie piszczy. Mody oczywiście są, jakby powiedzieć, prawda, jakby powiedzieć, mody są szybkimi i w jakiś sposób takimi, to znaczy ciągle chcemy zdobyć, powiedziałbym, to coś, ten skarb, ciągle chcemy zdobyć, powiedziałbym, złote runo, czy ciągle chcemy zdobyć grala, łatwiej niż można. I ciągle, że tak powiem, pokazujemy, że zdobyliśmy grala, a tymczasem to, co mamy w ręku, to wcale nie jest to, prawda? Ciągle już oszukujemy, że jesteśmy w gruncie rzeczy znalazcami i to jest strasznie ludzkie. To znaczy nasze oszustwo, że chcemy być, cholera jasna, wtajemniczonymi, jest, powiedziałbym, naszym, to jest strasznie ludzkie. Wszyscy kapłani, prawda, jakby nas oszukiwali, byliśmy oszukiwani przez kapłanów i my oszukiwaliśmy kapłanów. Na tym polega, jakby powiedzieć, od zawsze wszystkie religie na tym polegały. Oszukany oszust, o to kim jesteśmy. W dzieciństwie się tego nauczyliśmy, powiedzieliśmy w dzieciństwie, jeśli będziemy całkowicie mówić prawdę, to nie wygramy ze światem dorosłym, który jest od nas silniejszy. Więc jeśli się w dzieciństwie nauczyliśmy, że tak powiem, oszukiwać, no to cholera, jak oszukujemy później również oczywiście, się do tego nie przyznaje. W jakimś piśmie zapytano jedną z aktorek, co to jest kompromitacja? Ona powiedziała, a to proszę mi podpowiedzieć, bo ja tak nie wiem w tej chwili, co powiedzieć. Co to jest kompromitacja, to ja ci powiem. Co? Ja ci powiem. Co to jest na pytanie, co to jest kompromitacja? Tak. Joanna Szczepkowska. Ale dlaczego mówisz Joanna Szczepkowska? Nie wiem, co czytałeś? Nie, ale chciałem powiedzieć coś innego. I ktoś podpowiada i mówi kłamstwo. No, jeśli zostaniesz przyłapany. Znaczy, to jest warunek. Znaczy, ja myślę, że te przestrzenie zdegradowane, takie jak Łódź, jak Wałbrzych, jak dzielnice jakieś obrzeża Paryża, czy Londynu, czy Madrytu, czy Buenos, no. W tych wszystkich, czy w Rio de Janeiro, w tych wszystkich miejscach żyją ludzie wykluczeni i skazani na jakiś byt, do którego wcale nie chcemy dojść, którego się boimy. My boimy się tych ludzi, boimy się, bo również w sobie nosimy cząstkę tego doświadczenia.
Być może, tak jak mówię, nie przeżyto jeszcze czeskie te doświadczenia, ale być może czeskie, która ciągle w nas jest, bo jakby prawda, nie tylko marzenia i zagrożenia, ale również można powiedzieć, że tym, że cały czas to było dziwne doświadczenie, zarówno w wypadku poczekalni, jak i spektaklu, który też nosił ten sam tytuł, który robiliśmy z młodymi ludźmi w Lozanie, o ludziach wykluczonych, o ćpunach, o narkomanach. Nie wziąłbym tego tekstu, gdyby to był tekst jak szereg innych, tekst napisany przez czy to socjologa, czy to psychologa, czy to kogoś, kto bada, nie wiem, badacza. Ten tekst jest całkowicie amoralny, a właściwie źle się wyraziłem, amoralistyczny, to znaczy ten tekst jest kompletnie bez jakiegokolwiek sądu. Ten tekst jest jakimś nagim udziałem, zresztą, prawda, jakby powiedzieć, popartym życiorysem samego pisarza, to znaczy Larsa Norena Szweda, który bardzo powiedziałbym właśnie należy do tej fani, powiedziałbym, inaczej opowiadającego teatru, czy inaczej opowiadającej literatury. Tej fani, gdzie w gruncie rzeczy nie ma postaci, bo można powiedzieć, to go również interesowało, że w tej przestrzeni rozpuszczonej, w tej przestrzeni, jakby powiedzieć, ludzi wyrzuconych, postaci czy charaktery są, jakby powiedzieć, rozpuszczone w jakimś kwasie. Tak jakby ktoś zalał kwasy, prawda? Prawdę powiedziawszy, można powiedzieć, czy my nie mylimy osobowości z personą, to znaczy, czy my nie mylimy osobowości z pewnym naszym ubraniem, zbroją, którą, prawda, czy wkładamy, żeby przeżyć życie, to znaczy wkładamy na przykład zbroję tak zwanego dojrzałego człowieka, albo wkładamy zbroję ojca, na przykład, który, prawda, można powiedzieć, przecież to jest poza, prawda? Przecież to jest komedia bardzo często i można powiedzieć, przepraszam, to nie jest to, że każdy z nas to czuje, to znaczy każdy z nas to czuje i jeśli tego nie podda, cholera, temu relatywnemu jakiemuś dziwnemu ogniowi, jeśli nie pójdę do piekła, że w pewnym momencie ze swoją myślą straszliwą, że na przykład moje ojcostwo jest komedią, i że w pewnym momencie mam, nie wiem, dorastającego, nie wiem, sześcioletniego syna czy córkę, albo mam dwunastoletniego syna czy córkę. I jakby powiedzieć, gram rozmaite warianty, że tak powiem, rozwijające się warianty tej komedii w tych odsłonach 12 lat, a więc inne problemy. I w pewnym momencie, prawda, sobie zadaje to pytanie, a czasami dziecko po prostu, prawda, to robi, że zadaje to pytanie, że prawda, jak powiedzieć, że to jest w gruncie rzeczy jakaś komedia, że ty jesteś kimś innym, że ja cię widziałem. Niekoniecznie, że tak powiem, w łóżku z mamą albo nie z mamą, ale widziałem w innych sytuacjach, w których ty jesteś innym człowiekiem. Dlaczego ty mi tego człowieka nie pokazujesz, tylko, że tak powiem, palisz mi jakiegoś ojca, prawda, który mi wcale nie pozwala, który mi wcale nie pomaga żyć, kurde, no. Bóg Ojciec jest zawsze wszechmogący, jak chcę, znaczy ja myślę tak, że teatr, który uprawiasz, ale też grupa reżyserów, szczególnie reżyser Krzysztof Rakitowski, Monika Strzelka, nie wiem, Monika Pęcikiewicz, ci, którzy przychodzą mi do głowy, teraz Paweł Świątek, którego tutaj wywołałem kilka minut temu, że nie wiem, Agnieszka Olsten, czy nie wiem, ktoś tam jeszcze żyje. Maja Kleczewska, dzięki. I jeden z moich wymieniać reżyserów, ktoś u ciebie reżyseruje. Nie, jeszcze nie, nie wszyscy. I tak myślę, znaczy myślę, że w tych teatrach, w tych przestrzeniach psychologicznych, emocjonalnych, artystycznych, egzystencjalnych czy filozoficznych,
się jakieś marzenia w wspólnocie. To, o czym tutaj mówisz, przywołując kategorię relatywizmu. Otóż taka bezradność współczesnego człowieka to jest jakiś rodzaj rezygnacji. Ale jest również dobrze, żebyśmy się wzajemnie pojawili, spotkali w bezradności. I jest to czasami o wiele lepsze, jakby powiedzieć, droga do porozumienia, niż spotkanie w sztucznych postawach. Jeśli pomiędzy ojcem i synem coś takiego się stanie, jeśli się coś takiego stanie pomiędzy aktorami i reżyserem, są to błogosławione chwile, to znaczy i w tym momencie, jeśli się naprawdę odważymy, jeśli powiedziałbym naszą bezradność pokażemy, to znaczy okazuje się, że bezradność jest nieprawdopodobnym tworzywem. Bezradność jest nieprawdopodobnym tworzywem, to znaczy jedynie lęk przed bezradnością powoduje, że stoimy nad nią jacyś totalnie, tak powiem, skisi i jacyś, jakby powiedziałbym, sparaliżowani. Ale czasami, to znaczy w momencie, kiedy staniemy nad jakimiś gruzami naszego dzieła, istotnie jest, być może jest coś takiego, że ta idea śmietnika, ponieważ to kiedyś na coś takiego wpadłem, dosyć już dawno chyba, wówczas kiedy robiłem bezimienne dzieło w Krakowie, że wcześniej kultury, które, że tak powiem, wybuchały, miały swoje, jak powiedzieć, młodość, swoją dojrzałość, swoją starość i swoją śmierć, bo przecież te wielkie, jakby powiedzieć, okresy ludzkiego trwania, ludzkiego bytu, ludzkiego rozwoju zachowują się tak jak istoty ludzkie, prawda? Rodzą się, są w momencie młodości, są w momencie dojrzałości, wreszcie umierają. To podobnie jak gwiazdy. Gwiazdy też się dzieją. Tak, tak, no właśnie. Może być to, wszystkie te cykle wielkie, oczywiście te cykle wielkie przerastają. I przerastają swoimi rozmiarami i trudno, że na pewno ich nie opisywać. Trochę my jednostki jesteśmy wobec tych rzeczy trochę jak, powiedziałbym, jak ci mali u Gullivera, prawda, wobec to znaczy fantastycznie opisywał Gulliver podróż po sutku takiej ogromnej kobiety. I w tym momencie mówię, że to już wcale przestaje być, jakby powiedzieć, piękne czy podniecające, tylko jakby powiedzieć, idzie jakąś bruzną jakąś, która jest marszczką, prawda, i ma poczucie zupełnie innej, jakby powiedzieć, innej przestrzeni. No nic, no w każdym razie, że być może dlatego, chciałem zrobić troszeczkę większy krok do tyłu i zrobić większą dygresję. Że do tej pory, na przykład, kiedy skończył się Egipt, zaczął się antyk, albo kiedy, prawda, jakby powiedzieć, skończył się antyk, a zaczęło się, jakby powiedzieć, nowożytne, czyli w gruncie rzeczy średniowiecze. Za każdym razem było coś takiego, że to ruiny leżały sobie spokojnie, a na innym terytorium, które było, jakby powiedzieć, całkiem dzikie i nieuprawne do tej pory, niejako gdzie była do tej pory puszcza, powstawała długa kultura. Ponieważ w tej chwili mamy inne sytuacje, można powiedzieć, ludzkość zalała cały świat i tak zwanego miejsca dzikiego na powstanie nowej kultury nie ma. Zamiast tej dzikiej puszczy jest śmietnik. To znaczy, śmietnik odgrywa dokładnie tę rolę, którą dla mnie odgrywa dzika puszcza. I jest rzeczą do znajdowania, do karczowania, do, jakby powiedzieć, do inspiracji. Rzeczywiście, jakby powiedzieć, to jest to coś, że w tych, powiedziałbym, rozbitym, jakby powiedzieć, w rozbitej strukturze możemy, nie wiem, dojrzeć swój błąd, albo możemy, jakby powiedzieć, doznać inspiracji. Tam możemy doznać zapłodnienia. To brzmi
katastroficznie dla ludzi, którzy byli do tej pory przyzwyczajeni do innych pejzaży i ciągle nie są w stanie zaakceptować, że te inne pejzaże już są, jakby powiedzieć, bezpowrotną przeszłością. A internet? Internet jest czymś absolutnie fascynującym. Ja mam coraz częściej sny, że się zamienia w program komputerowy po śmierci. I będę się jakoś tak starał, żeby to przeprowadzić. Proszę Państwa, jakieś pytania? Bardzo proszę, jeżeli macie ochotę. No jak pięknie się zaświeciła sala. Zupełnie jak w niektórych moich przedstawieniach. Jeżeli nie ma pytań, to ja, zanim tutaj sobie coś myśli, to ja chciałem zapytać, co czekasz w tej chwili? Ja mam parę książek zaczętych. W tej chwili nie jestem w stanie powiedzieć nic ciekawego. Musiałbym sięgnąć na moje biurko. Za chwilę ci powiem. Chciałbym, żebyśmy na moment weszli na bardzo jakieś niefajne pole, ale to pole jest naszym, znaczy tu jesteśmy wszyscy, czy nam się podoba, czy nie. Szefowa Teatru 8 Dnia wypowiedziała jakieś ostre słowo pod adresem papieża i prezydent Poznania postanowił ją z pracy wyrzucić. Pod listem protestującym przeciwko takiej decyzji podpisało się wielu artystów, naukowców, ludzi sztuki, normalnych ludzi, którzy nie są ani artystami, ani naukowcami, obywateli. Wśród osób podpisanych pod tym listem znalazła się profesor Zofia Kolbuszewska, prodziekan Wydziału Nauk Humanistycznych KUL i złożyła rezygnację ze stanowiska, ponieważ została poddana bardzo ostrej krytyce przez władze KUL. I zacytuję tę frazę, którą ktoś musiał sformułować, bo ona jest bardzo ciekawa. Zaangażowanie się doktor habilitowanej Kolbuszewskiej, profesora KUL, w sprawę protestu, niezależnie od intencji, z jakich zostało podjęte, rodzi wrażenie braku należnego szacunku pracownika KUL-u wobec jego świątobliwości. W innym kontekście, a właściwie w tym samym, chciałbym powiedzieć o takiej przestrzeni, którą nazywam, czy którą jest wspólnota europejska. I w ramach tej wspólnoty europejskiej mowa oczywiście o wartościach, a więc o wolności myśli i słowa, o sprzeciwie wobec kary śmierci, o prawie do opieki społecznej i o tolerancji wobec mniejszości seksualnych. Żyjemy w Europie, w jakiejś wspólnocie. Co myślisz o tej naszej przestrzeni polityczno właśnie tego rodzaju? Dużo myślę na ten temat. To nie są rzeczy jednoznaczne i wydaje mi się, że ciągle brak nam właściwych narzędzi. To znaczy, tak jak mówię, w żadnym wypadku nie dorośliśmy jeszcze do dysputy relatywistycznej, to znaczy... Ale demokracja jest takim projektem. Tak, jest takim projektem i można powiedzieć, łamiemy sobie zęby na tym projekcie nieustannie. To znaczy, wydaje mi się, że rzeczywiście... A to ciekawe, bo wypowiedziałem na przykład jedno zdanie wczoraj po śniadaniu, jakoś tak zawsze po śniadaniu coś się wydarzy. Nie wiem, jak to i czytałem dzisiaj, czy to program, czy jakiś wywiad z Krzysiem Garbaczewskim właśnie a propos PPP, tak? PKP. On tam powiedział dokładnie to samo, to znaczy w tych samych głowach z
starych i młodych rodzi się ta sama myśl, więc to jest ciekawe. Że czemu to w Polsce jest tak szczególnie trudno? Dlaczego inne kraje tak łatwo wyprzedzają nas w dojrzałości do tej takiej, powiedziałbym, do rozmowy? To nie znaczy, że do gotowych sądów, bo sądy mogą być takie i siakie, to znaczy na przykład chociażby ta sprawa, prawda, tego przypadku szefowej 8 dnia, prawda. Z jednej strony, prawda, można sobie powiedzieć, no po co mówić chuj, skoro jeszcze nie wiem dokładnie, czy to jest prawda. To znaczy, dokładnie mnie poinformowali, że nie wiadomo, wiemy w tej chwili, jak powstają sądy u ludzi. Wiemy, jak się ludzi obsmarowuje, prawda? Wiemy, że powiedziałbym, każdy człowiek, który w jakikolwiek sposób wyjdzie, powiedziałbym, poza powierzchnię, ponad powierzchnię, natychmiast, że tak powiem, staje się obiektem projekcji i fantazjowania, i mitologizowania. Więc wiemy, jak to jest u nas w Polsce, prawda? No nie przesadzajmy z pochopnymi wyrokami. Oczywiście możemy powiedzieć, że prawda, czekaliśmy, na co czekaliśmy tu na tym tronie papieskim, szczerze powiedziawszy. I jakby powiedzieć, cudów nie ma. Można powiedzieć, Duch Święty, jakby powiedzieć, nie rzuci na ten tron papieski człowieka postępowego w naszym, jakby powiedzieć, na miarę naszego rodu. Ale z drugiej strony, to znaczy, właśnie z drugiej strony, to znaczy jakby powiedzieć, ujadamy, rzucamy pewne, jakby powiedzieć, prowokacje, prawda? Być może dlatego, że żyjemy w przestrzeni zakajstrowani. Być może w momencie, kiedy byliśmy bardziej otwarci, jeśli ta przestrzeń nasza nie byłaby, tak jakby powiedzieć, przyciśnięta różnymi przyciskami, bo to dokładnie jest coś takiego, jakby to nasze społeczeństwo, które znajduje się pod wielkim ciśnieniem, było jakąś taką przestrzenią, powierzchnią przyłożoną rozmaitymi żelazkami, cegłami, a tu ktoś cegłówkę położy, a tutaj jakiś ktoś głaz położy. I wszystko tak w najrozmaitszy sposób, proszę was, kurczę, prawda, jest przyciśnięte i można powiedzieć, wszyscy ciśniemy na miły Bóg, to znaczy nawet ci, którzy, że tak powiem, dążą do swobody wypowiedzi, w gruncie rzeczy robią to samo, to znaczy można powiedzieć, w przestrzeni dyskusji, gdzie wszyscy pałcą, po prostu wszyscy pałcą i naprawdę, tak powiem, nie ma żadnej rozmowy, no nie ma. Krystian, Ewa Wójciak wypowiedziała ostre słowo, reagując jakby na stosunki Kościoła w Argentynie podczas wtedy, kiedy... Reagując na to, że on, że tak powiem, wydał tego... Tak, tak, ale ja myślę, że to jest... Ale to nie można powiedzieć, nie myślę tak. Tak, ale to jest bardziej reakcja na to, w jaki sposób Kościół katolicki w Argentynie zachował się podczas rządów hunty, kiedy ludzi wyważono nad morze ich ze śmigłowców po prostu wywalano stamtąd, czy podczas tortur, to przerażające w ogóle jakieś historie. No ale się on jest chuj, no nie wiadomo. No dobrze, w każdym razie niezależnie od tego jaka jest prawda z przestrzeni publicznej naszej, o tym napisał Dario Fo. W swoim orędziu przecież. Próbuje się artystów wyrzucić poza z miasta. Myślę, że gdyby dzisiaj ktoś chciał posłużyć się, nie wiem, ideą Platona, żeby wyrzucić poetów z państwa, chętnie by do tego pomysłu przystąpiono, bo poeci robią jakąś wodę z mózgu przecież temu społeczeństwu. Dzisiaj rola artysty jest jakaś podejrzana, dwuznaczna. Jest... A jednocześnie nikt nie umie rozmawiać.
rozmawiać. No, na przykład wszyscy rozmawiają z Wałęsą, który powiedział, że on jest demokratą, takim stuprocentowym demokratą, jest stuprocentowym i każdy ma ten, prawda, powiedzieć, ten procent, który reprezentuje, nie? No, ten procent, który reprezentuje. No to dlaczego nikt mu nie powie, że jeżeli homoseksualistów ludzi LGBT jest 5%, to byliśmy sobie w Sejmie, gdzie jest 300, proszę was, osób w Sejmie, co to jest 5%, to jest 15, proszę was, 15 członków w Sejmie z ludzi LGBT, a nie dwóch, prawda? No, jeśli mamy rozmawiać, pomyśli Wałęsy. Dlaczego mu tego Monika Olejni nie potrafi powiedzieć? Co to jest za dyskusja, prawda? Zaprosiliśmy Lecha Wałęsę na tęczową trybunę, może przyjedzie do nas. Proszę o pytanie, jeżeli Państwo macie ochotę, jest tam podać. Proszę podać mikrofon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tutaj z tej strony, po prawej pana stronie. Tutaj. Dobry wieczór. Ja chciałbym podziękować panu za fantastyczną rozmowę. To podejrzewam, że tutaj większość osób pewnie dzieli te moje odczucia. Miałem takie dwa pytania. Pierwsze pytanie z nawiązaniem do początku rozmowy, kiedy pan opowiadał o fascynacji kinem, o Godardzie i może to jest daleko od teatru takiego, jak pan uprawia cały czas. Natomiast zastanawiałem się, czy myśli pan cały czas o kręceniu filmu i ewentualnie jak bardzo odmienne środki od tej pana codziennej praktyki musiałby pan stworzyć dla potrzeb pracy z kinem? I to jest to pierwsze pytanie. A drugie to jest, jak pan odbiera, jeżdżąc pan z teatrem po Europie i świecie, czy część tych zagadnień, które pana fascynują, stwarzania się relacji, jak one się wyklarowują, jak działają napięcia, jak pan widzi odbiór tego w przypadku osób z odmiennych kultur? Czy z kulturą bardziej wykształconym garniturze zachowań? To jest długa opowieść, odpowiedź na drugie pytanie. Więc na pierwsze pytanie, ciągle w jaki sposób z jednej strony marzę o zrobieniu filmu, ponieważ powiedziałbym, bardzo kocham kino i pomimo tego, że operuje zupełnie, powiedziałbym, inną narracją, inną przestrzenią niż teatr, to przygoda z taką, powiedziałbym, narracją ciągle mam wrażenie, że dużo by mi dała. I ciągle ktoś mi mówi, ciągle mi ktoś mówi, tyś powinien zrobić kino, a to Wajda mówi, a to ktoś tam inny. I ciągle powstają jakieś projekty. Był akurat nie tak dawno taki bardzo osobliwy projekt nakręcenia filmu w Ekwadorze o więźniu. To zresztą, jakby powiedzieć, aktorki grające w prezydentkach miały brać udział w tej przygodzie. Ta przygoda daleko zabrnęła, bośmy się, jakby powiedzieć, poznali w tym czasie z takim niesamowitym reżyserem amerykańskim, Jonathanem Coet, który nakręcił Boże, jak to się nazywa, jak? Carnation, tak. Jeden z najniezwyklejszych, że tak powiem, erupcji filmowych, bo to są jakieś takie wybuchy. Mnie bardzo fascynuje to, co w tych wybuchach kina światowego, a to w różnych miejscach właśnie, w Ameryce Łacińskiej, pojawiają się jakby powiedzieć tak dojmujące narracje, tak jakby powiedzieć odważne, to znaczy
Można powiedzieć, każdy oczywiście kino pozwala, jakby powiedzieć, wyjść, jakby opowiedzieć bardzo intymną i bardzo bolesną jakby rzecz swoją, to znaczy niekoniecznie swoje życie, prawda? Bo to nie polega, że moja rzecz to jest moje życie. Moja rzecz być może jest fragmentem, nie wiem, rozmowy albo rzeczą, którą człowiek zobaczył gdzieś i tak dalej. Związek kina z dokumentem, a przede wszystkim również to znaczy fascynuje mnie niesamowicie w tej chwili to, prawdę powiedziawszy, to kino totalne, to znaczy oczywiście jestem wiele jakby powiedzieć nicości. Mówię o tych rzeczach, o rzeczach, które powstają, nie wiem, na telefonach komórkowych, na jakichś autozapisach. Jest, jakby powiedzieć, ta technologia w gruncie rzeczy pobudza ludzi do jakiegoś takiego, powiedziałbym, nie tylko samokreacji, czy z drugiej strony aktów ekshibicjonistycznych, bo w tym oczywiście w medium, jakby powiedzieć, wszystko to się zawiera i jest możliwe. I jest równie dobre, jak i złe. Natomiast pojawia się ta, jakby powiedzieć, ta twórczość z zapisu własnej osoby, to znaczy coraz częściej, prawda, akty performerskie, czy stojące na pograniczu sztuk wizualnych, dawnej plastyki, dawnego malarstwa, dotyczące niejako, powiedziałbym, ucieleśnienia się. To jakby coraz bardziej ponętne staje się to, żeby własnym ciałem wleść w dzieło sztuki, albo można powiedzieć, własnym ciałem w dziele sztuki pozostać. Bo do tej pory zawsze się, jakby powiedzieć, wyłaziło z własnego ciała do dzieła sztuki i można powiedzieć, artysta szedł do domu, a dzieło sztuki zostawało, prawda, w jakiś sposób. Na przykład jak twoi aktorzy. Jak rodzaj takiego jakiegoś, jak rodzaj takiej skóry, czy po wężu, który z tej skóry wynalazł, prawda? W tej chwili, można powiedzieć, ta chęć, albo zanika ta chęć powrotu, albo czy wyjścia, czy opuszczenia swojego dzieła sztuki, albo, można powiedzieć, staje się wręcz niemożliwa. To znaczy, że człowiek w jakiś sposób jest zżyty, czy zszyty ze swoim dziełem sztuki, czy stanowi rodzaj, jakby powiedzieć, siamskiego jakiegoś, siamskiej więzi. Niezwykle mnie zafrapowała, byliśmy w Petersburgu, a cholera, rozgaduję się, nie chcę to opowiedzieć, nie opowiem to. Byliśmy w Petersburgu, robiliśmy tam sztukę. Był taki niesamowity człowiek, który był tam kierownikiem literackim, absolutny fascynat i wariat. Zresztą to fantastyczni wariaci tam wokół teatru się kręcą. On był zafascynowany takim miejscem, które się nazywa Mała Finlandia. To było bardzo dziwne miejsce, to znaczy to miejsce nie należało ani do Finlandii, ani do ówczesnego Związku Radzieckiego, bo to było jakby na przełomie Rosji Carskiej i Związku Radzieckiego. To tam powstała taka ziemia niczyja i właściwie utopia. Utopia, bo tam zjeżdżali się rozmaici artyści, tam była, proszę was, tam byli teozofowie, antropozofowie, Cicero Swedenborga, tam Gorki mieszkał, tam mieszkali wszyscy ci, jakby powiedzieć, awangardowi rosyjscy artyści, którzy w jakiś sposób zostali wypędzeni czy wygonieni z i tam również tworzyła, jeśli Piotrze jesteś na sali, to powiedz mi, jak ona się nazywa. Chrystiańska. A kiedy jesteś?
artystka, pisarka, której życie potoczyło się bardzo dziwnie, bo wyszła z Polska niesłychanie bogatego człowieka. W związku z tym przy pomocy tego bogactwa mogła niejako fundować sobie swoje, powiedziałbym, literackie fanaberie. A dlaczego tak mówię? Bo ona uznała, że trzeba inaczej. Nie to, że się opisuje życie, czy jakby powiedzieć, wymyśla pewne życie, tylko jakby powiedzieć, próbuj tak żyć jak twoja powieść. To znaczy, zaczynam jakąś powieść, czyli w gruncie rzeczy zaczynam prowokować swoje życie. Zaczynam z jakiejś historii i w pewnym momencie, jakby powiedzieć, żyję dalej w tym kierunku. Popełniam bardzo dziwne rzeczy, powiedziałbym, laboratoryjnie czy eksperymentalnie. Po to, żeby tak powiem, stało się to pokarmem powieści, to znaczy można powiedzieć całkowicie jakby powiedzieć, wchodzę ze swoją w tę powstającą rzecz, ponosząc wszelkie ryzyko. Ona to dokonała, powiedziałbym, tak na całego, natomiast cząstka tego jakby powiedzieć, właśnie tego czegoś, co nazwałem siamskim zlepieniem, które w tej chwili coraz bardziej, że tak powiem, nas dorobi. Że nie jesteśmy w stanie wyjść w gruncie rzeczy. Prawda, można powiedzieć, artyści, performerzy nie są w stanie wyjść prywatnie ze swoich, jakby powiedzieć, ze swoich kreacji. Oni w gruncie rzeczy, jakby powiedzieć, są ofiarami tej kreacji, jakby powiedzieć, i właściwie swoje ciało i swoje życie oddają. A Krystian, a Witkacy, którego filmowanie reżyserowałeś, to jest ten przypadek chyba, tak? Jasne. Był tutaj z nami Jurek Łukasz, nie wiem, czy on wyszedł. Jerzy Łukasz, pisarz, wyszedł, proszę. Chciałem Jurka zahaczyć, ale nie udało mi się gdzieś ulotnąć się. Bardzo proszę Państwa o pytanie do Krystiana. A ja nie odpowiedziałem na drugie pytanie. W międzyczasie zdołałem zapomnieć, proszę. Ja się zastanawiałem nad odbiorem pana procesu, który się odbywa w pana przestrzeni. Ja nie pamiętam. Tak. Rzeczywiście, jakby w każdym kraju mamy, są takie kraje, gdzie jedziemy stale, na przykład do Francji. I to jest bardzo inne, jakby powiedzieć, inne doświadczenie. Inny odbiór, to co nas fascynuje, to znaczy jakby powiedzieć, do jakiego stopnia, zwłaszcza młodzi ludzie żyjący w tym kraju, kultury, która do tej pory była na przykład postrzegana jako kultura o wiele, powiedziałbym, bardziej chłodna czy racjonalistyczna, prawda, w porównaniu do kultur słowiańskich czy nawet germańskich, że i że nagle jakby mamy poczucie, że powiedziałbym, dopełniamy jakiegoś braku, czy natrafiamy na jakiś niezwykły głód. Głód rozmawialiśmy o tym długo. Dlaczego nie robicie sobie sami tego, co lubicie jeść, prawda? Jednym słowem. Nie za bardzo, jakby powiedzieć, umieli na to odpowiedzieć, bo zresztą, jakby powiedzieć, nawet mam tam jakichś takich ludzi, którzy mówią, że są moimi uczniami, bo byli na warsztatach i podejmują we Francji dalej już, jakby powiedzieć, daleko idące kariery reżyserskie. I to, powiedziałbym, ci uczniowie, powiedziałbym, bardziej wyznawczo to traktują niż na przykład w Polsce. To znaczy, bardzo to manifestują, że jednym słowem mówi, manifestują, że robią teatr metodą lupy, czego ja zupełnie nie rozumiem, ponieważ ja nie wiem, czy to jest metoda. Pomimo, że ciągle pisze, prawda, bardzo dużo, ale im dłużej pisze o tym bardziej to przestaje być metodą, szczerze powiedziawszy. Znaczy, w gruncie rzeczy wszystko, co pisze, to jest rozpuszczenie metody, a w gruncie rzeczy wyłącznie coraz bardziej, jakby powiedzieć, poczyna się to z doświadczenia ludzkiego. No.
doświadczenia ludzkiego, które może być za każdym razem i w każdej, jakby powiedzieć, przestrzeni i w każdym doświadczeniu inne. Oczywiście prawda, to, co zbieramy, to zbieramy pewne prawidłowości, nie wiem, prawda, jakieś pewne postrzeżenia. Warto mieć te postrzeżenia. Natomiast byłem na paru spektaklach tych uczniów i twierdzę, że to dalej francuski teatr na wkrótce. Ja nie wiem, gdzie się, co oni zrobili z tą metodą, że być może napotkali prawda, na jakieś jakbyś tak daleko idące przyzwyczajenie czy pewnego rodzaju świętość, jakim jest jednak werbalizm tego francuskiego teatru. No jakby z innych doświadczeń jakichś takich ciekawych, to znaczy na przykład strasznie baliśmy się pojechać z rodzeństwem, spektaklem starym, najstarszym w tej chwili spektaklem naszym, który mamy, bo gramy go 17 czy 19 lat, nie wiem już w tej chwili. Bardzo to jest jakby inne od tego wszystkiego, co w tej chwili robimy. Natomiast jakby coś dziwnego się dzieje, bo w miarę jak tych aktorów się starzeje, zresztą to samo jest pewnie z prezydentkami, przepraszam, że mówię to o kobietach, które oczywiście się nie starzeją. I te są obecne na sali, nie wiem, przynajmniej dwójka, wiem. Że jakby powiedzieć, obrastamy w jakieś rzeczy, powiedziałbym, coraz odważniej, rzeczy, które niesie, jakby powiedzieć, nie wiem, sama wyobraźnia, sama fizjologia, jakby powiedzieć, nasze poruszania, które jakby w przestrzeni spektaklu się z nas generują. Bo to jakby być oddać się na chwilę tej przestrzeni, prawda, jakby i tym sytuacjom i sytuacjom, jakie jakby być podstawowe, nie wiem, konflikty, czy jakby elementarne, prawda, momenty dialogu powodują w tobie, prawda, jakby jakie asocjacje. Okazuje się, że prawda, jakby być w każdym wieku są to inne asocjacje. Jeżeli odważymy się je, jakby powiedzieć, ujawnić, to nagle okazuje się, że jakby powiedzieć, idziemy, nie powiem, niedostrzegalnie, a dla mnie fascynująco inną drogą. No i mieliśmy pojechać z tym spektaklem do Chin, a ściśle mówiąc na Tajwan, gdzie teraz jest trzęsienie ziemi, tam mam nadzieję, że w tego najwyższego przed tym zbudowaniem w Dubaju budynku tam właśnie nie zawalił, bo bardzo jest piękny. Przypomina kukurydzę. Natomiast niezwykle baliśmy się tego, jak ludzie tej kultury w ogóle, tak powiem, nie wiem, przyjmą, jak oni to stawią, bo oni się inaczej kłócą. To jest pierwsza sprawa. O ile wierzyć filmom, cholera, bo tak nie wiem do końca, jak oni się kłócą, prawda? Jak się Chińczycy kłócą, znaczy. Poza różnicą językową. Ale jakby w tych wszystkich jakby naszych europejskich starych, że tak powiem, jakichś takich zaśmiedziałych, czy jakichś takich zjełczałych naszych perwersjach, że tak powiem, naszych osobowości nerwicowych, prawda? Nie to, żeby jakby powiedzieć, żeby oni tam w Japonii czy w Chinach nie mieli nerwic, tylko rzeczywiście, bo ja bym każda kultura inaczej te nerwice niejako jakby krystalizuje, prawda? Jakby one się w inny sposób ujawniają. No ale skoro z drugiej strony, prawda, w momencie, kiedy stoi przed tobą jakiś taki trudny i wyzywający na przykład film, nie wiem, japoński czy chiński, z tamtej kultury, aż się boisz go obejrzeć, a później okazuje się, że w jakiś dziwny sposób go rozumiesz, prawda? No więc może, no w każdym razie jechaliśmy sam z duszą na ramieniu i znaczy w jakiś sposób powiedziałbym ich uwagi i jakby powiedzieć, oni wybuchali inaczej, to znaczy jakby powiedzieć, oni się nie odważali śmiać na przykład. Oni się nie odważali śmiać, bo nie uważali, on, można powiedzieć, Bernhard nie,
nie ma u nich szans ze swoim twierdzeniem, że tragedia ludzka jest najśmieszniejszą rzeczą, jaką można sobie pomyśleć, prawda? Po części też tak sądzimy, to znaczy nie to, żebyśmy wystawiali tragiczność na wyśmianie, ale można powiedzieć, a dlaczego się nie śmiać z rzeczy poważnych i tragicznych, jeśli one zawierają elementy śmiechu, czy śmiech tym przeszkadza? Czy śmiech przeszkadza płakać, albo czy śmiech przeszkadza, jakby powiedzieć, rozumieć, czy śmiech przeszkadza, powiedziałbym, sprzyjać? Czy śmiech przeszkadza głębiej zrozumieć, bo uważam, że nie. Ale na przykład do tej pory, że tak powiem, śmiech był uważany obyczajowo za rzecz, jakby powiedzieć, zbagatelizowania, odsunięcia, jakby to powiedzieć, wyrzucenia, prawda? To znaczy, ja nie mam zamiaru przytulać czegoś, co poddaje śmiechowi, chyba że jestem, jakby powiedzieć, matką dziecka, które się przewróciło. Zamiast tego śmiechu pojawiało się coś innego, jakieś takie, to znaczy widziałem, że sala jakoś tak się cofała nagle razem jakąś jedną falą, albo jakieś takie, szły tam jakieś takie nagle szepty, albo jakieś takie pojęki. I później mieliśmy taką rozmowę, byliśmy bardzo zmęczeni, po ostatnim spektaklu była ta rozmowa i właściwie, powiedziałbym tak, kawę nawet zapytaliśmy, jak oni obchodzą z tym rodzajem, powiedziałbym, z tą jakością, jakby gmatwaniną ludzką, prawda, z tym węzłem gordyjskim ludzkiego konfliktu, z tą jakby głupotą, tragiczną głupotą naszego ludzkiego konfliktu, który jest jednocześnie, no i jeśli rzeczywiście pójdziemy do końca, to nagle doznamy, jakby wcale nie szukając już tam mądrości, której nie znajdziemy, ponieważ jej tam być może nie ma, a może nawet nie trzeba, żeby była, żebyśmy doszli do jakiegoś takiego przedziwnego pojednania, to znaczy ja nie mówię zrozumienia, tylko jakiegoś dziwnego, cielesnego, powiedziałbym, przyjęcia drugiego człowieka z tym wszystkim. Myślę, że takie sytuacje, powiedziałbym, teatr powinien prezentować. Teatr jest gazetą do zrozumienia. Teatr jest do, jakby powiedzieć, budzenia, czy prowokowania, czy jakby powiedzieć, współodczuwania i współdzielenia wprawdzie jakimś cielesnym akcie pomiędzy aktorem i widownią. Powiedziałbym, bardzo dziwnych, bardzo, powiedziałbym, irracjonalnych, jakby powiedzieć, przez naszą świadomość, jakby do tej pory nie ogarniętych rzeczy. Wybieramy się z poczekalnią na Białoruś, nie wiem, czy słyszałeś o tym. Ktoś tam prosił o głos. Ja mam takie pytanie. Przepraszam bardzo, to będzie ostatnie pytanie, ponieważ za chwilę będzie przedstawienie, nie musimy zwolnić scenę, ale możecie Państwo przyjść... Co będzie grane? Tytuł z Androniku, z Piosenki Jana Klaty. O! Chciałbym się śmieć. Jutro i pojutrze gramy poczekalnie, także możecie mieć kontakt z Teatrem Krystiana Lupy trochę wydłużony. Proszę o pytanie. To będzie ostatnie pytanie. Uważam Jana Klaty za bardzo, bardzo zdolnego reżysera. Kim według Pana jest artysta nasz czas? Czy artyści dzisiaj mają coś ciekawego do powiedzenia? Bo w końcu tak naprawdę tyle tematów już zostało... Myślę, że artyści zawsze mają coś ciekawego do powiedzenia i w każdej epoce się zdawało, że mają już wszystko powiedziane.
To polega na tym, że rzeczy, znamy rzeczy powiedziane, a nie znamy rzeczy niepowiedziane. Dlatego każdej epoce się wydaje, że już wszystko powiedziane zostało, a później okazuje się, że nie wszystko zostało powiedziane. Dobrze, jeszcze tak szybko. Co pan uważa za słusznego do wystawienia szerszej publiczności? Jakiej? Szerszej, większej publiczności. Publiczność powinna być tak szeroka, jak chce. To znaczy, można powiedzieć, publiczność przychodzi na coś zgodnie ze swoimi tęsknotami, gustami, zgodnie ze swoją informacją o czymś, szukania czegoś. Nie można dać widzom wszystkiego, bo to jest niemożliwe. Nawet, jakby powiedzieć, ludzie, którzy się jakby nastawiają na bardzo szeroką publiczność, też nie dają wszystkiego, bo nie dają tego, co lubi wąska publiczność. Proszę Państwa, kończymy. Można powiedzieć, ale nasze zamiłowania artystyczne są podobne do naszych zamiłowań erotycznych w jakiejś tam mierze, a teatry są pewnego rodzaju burdelami. Przepraszam za to znaczy, można powiedzieć, przychodzą ludzie zgodnie ze swoimi potrzebami. Proszę Państwa, jesteście w świątyni sztuki, jak wiadomo. Chciałbym na zakończenie naszego spotkania pokazać Państwu książkę, której autorem jest Piotr Rudzki, nasz kierownik literacki. W tej książce jest rozdział. Ta książka nosi tytuł Witkacy na scenach PRL-u. Znaczy PRL-u, Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. W tej książce jest rozdział poświęcony recepcji przedstawień, które robił Krystian Lupa według sztuki Witkacego. Więc koniecznie to kupcie, chociaż tego nigdzie nie ma w żadnej księgarni, zdaje się. Ale książka jest gruba i jest ciekawa. Piotr pewnie gdzieś po... I chciałem jeszcze Państwu podziękować za dzisiejsze spotkanie, za współudział w tej rozmowie. I pamiętajcie o tym, że obchodzimy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Teatru. I koniecznie do teatru proszę pójść dzisiaj. Dziękuję bardzo.